Państwo, witamy bardzo serdecznie na debacie kandydatów do fotela prezydenta Kielc. Aleksandra Wróbel i Dariusz Chojnacki. Dzień witamy dobry. Państwa bardzo serdecznie. Gospodarzem dzisiejszego wydarzenia jest Galeria Korona. Bardzo dziękujemy za gościnę. Tymczasem na naszym ringu politycznym zaraz zrobi się bardzo gorąco, dlatego też bez dalszej zbędnej zwłoki przedstawiam Państwu kandydatów na urząd prezydenta Kielc. Na ring zapraszamy pana Macieja Bursztajna. Komitet wyborczy Maciej Bursztajn, przyjazne Kielce. Zapraszamy. Teraz chwilka mocowania się tutaj z naszym ringiem. Łatwo poszło. Kolejny kandydat, pan Marcin Chłodnicki, Komitet Wyborczy Lewica. I zaraz będziemy mieli komplet przy stole po mojej prawej stronie. Pan Adam Cyrański, Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Są również z nami, proszę Państwa, Agata Mariańska, Komitet Wyborczy Razem dla Kielc. Większe brawa, bo to pierwsza kobieta, która się zbliża na ring. Ale transparenty głośno krzyczą, powiedziałabym. Zapraszamy do nas Marcina Stępniewskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Tutaj Państwo wiedzą, co to znaczy zrobić hałas, zdecydowanie. Proszę Państwa, zapraszamy również do nas Kamila Suchańskiego, Komitet Wyborczy Suchański Bezpartyjny, Koalicja dla Kielc. I jeszcze zapraszamy jedną kandydatkę. Dzień dobry. Agata Wojda, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni. Drodzy Państwo, rozgrzaliśmy się, także nie mogę... Usiądźmy, proszę, tak. Tak, nie mogę nie wspomnieć o naszych widzach. Część z Państwa tutaj jest z nami przed naszym ringiem politycznym. Pozostali oglądają nas za pośrednictwem telewizji Świętokrzyskiej oraz na portalu Echo Dnia EU. Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że debata pomoże rozwiać wątpliwości. A skoro już mowa o Echu Dnia i telewizji Świętokrzyskiej, no to poprosimy jeszcze o zabranie głosu sprawców całego zamieszania, czyli dyrektora generalnego telewizji Świętokrzyskiej pana Andrzeja Kazanowskiego oraz redaktora naczelnego Echa Dnia, pana Stanisława Wróbla. Zapraszamy. Ciekawe, jak panowie szefowie się sobie poradzą z ringiem. Dobrze jest, dobrze jest. No, ja muszę powiedzieć, że w ogóle bardzo się cieszymy, że panie dzisiaj postawiły na spodnie, bo mieliśmy pewne obawy na początku. Bardzo paniom dziękujemy, że jesteście w spodniach. Proszę bardzo, oddajemy wam głos. Drodzy Państwo, serdecznie Was witam na ringu politycznym, ringu wyborczym. Drodzy Państwo, tu jest sól demokracji. Przede wszystkim wielki szacunek dla kandydatów. Bardzo Wam dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie wszyscy kandydaci zdecydowali się stanąć przed publicznym osądem. Naprawdę, proszę Państwa, to nie jest proste. Także serdeczne brawa dla kandydatów i niech wygra najlepszy. Ja również bardzo się cieszę, że spotykamy się tu w tym miejscu w tak ważnym momencie. Debata polityczna wyborcza jest najważniejszym elementem kampanii wyborczej. Już od czasów Nixona i Kennedy'ego, 1960 rok w Stanach Zjednoczonych, gdzie wpłynęła na wynik wyborów. Mam nadzieję, a nawet jestem pewny, że tutaj jest lider i przyszły prezydent Kielc, prawda? Zgadzamy się wszyscy. Lider bądź liderka. Bądź liderka. Życzę wszystkim, aby każdy był z tej debaty zadowolony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo panom.
Dziękujemy za kilka słów wstępu, a teraz omówimy, proszę Państwa, pozwólcie nam, żebyśmy omówili zasady naszej dzisiejszej debaty, naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, naszą debatę podzieliliśmy na kilka rund. W rundzie pierwszej postaramy się przepytać naszych rozmówców w temacie gospodarki. Runda druga to demografia, a w rundzie trzeciej porozmawiamy o infrastrukturze. W rundzie czwartej tematem będzie środowisko, piątą zaś poświęcimy inwestycjom. W dalszej kolejności przejdziemy do rundy, w której kandydaci zadadzą pytania sobie nawzajem. W rundzie siódmej odpowiecie Państwo na pytania naszych czytelników i widzów, a w rundzie ostatniej, ósmej, nasi kandydaci będą mieć po 2 minuty na swobodną wypowiedź. Tak przedstawia się zarys naszej dzisiejszej debaty. Ale zanim zaczniemy, to pozwólcie Państwo, że przedstawię jeszcze kilka zasad. Każdy z kandydatów będzie miał na odpowiedź 1 minutę. Dźwięk gongu będzie sygnałem, że czas na wypowiedź minął. Poproszę o zaprezentowanie tutaj tego dźwięku. Tak, brzmi gong. Bardzo Państwa prosimy o przestrzeganie dyscypliny czasowej, żeby mogły paść wszystkie pytania na najistotniejsze dla Kielczan kwestie. A skoro już wszystko jasne, to pora zaczynać. W pierwszym bloku pytań, jak już wspomniał Darek, zapytamy o gospodarkę. W grudniu średnia płaca brutto wyniosła w Kielcach 6315,54 zł. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w kraju wynosiło 8032,96 zł brutto. Oznacza to, że Kielczanie zarabiali średnio o 1700 zł mniej niż przeciętny Polak. Jest to też najgorszy niestety wynik spośród wszystkich stolic województw. Zmiana tej tendencji potrwa oczywiście lata, natomiast aby zmiana nadeszła, no to trzeba podjąć działania już teraz. I w związku z tym pytanie. Jakie mają Państwo pomysły na poprawę sytuacji gospodarczej w Kielcach? Jakie działania podjęliby Państwo natychmiast po objęciu urzędu, by doprowadzić do powstania nowych, lepiej płatnych miejsc pracy? Przypomnę, że na odpowiedź na każde pytanie mają Państwo minutę, a rozpoczyna Pan Maciej Bursztajn. Czas start. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kielce. Ja zawodowo zajmuję się tworzeniem dobrze płatnych miejsc pracy. My u nas w firmie już dawno przyjęliśmy zasadę, że nikt nie zarabia najniższej krajowej i te dane, o których pani Ola wspomniała, czyli dane GUS-owskie za styczeń, czyli 6300 w sektorze przedsiębiorstw, no u nas w firmie, to jest, ja poprosiłem kadrową, żeby to wyliczyła w ostatnim czasie, to jest ponad 9,5 tysiąca, nie wliczając zarządu, także ja tym zajmuję się zawodowo. Ja swoją przygodę z samorządem zacząłem wtedy, kiedy jakby odbiłem się od takiej ściany patologii u nas w Urzędzie Miasta, kiedy chciałem tworzyć więcej dobrze płatnych miejsc pracy, natomiast poprzedni prezydent mi na to nie pozwolił. Aktualny również na to nie pozwala. Ja jako radny za mało mam prerogatyw i kompetencji do tego, żeby to zmienić, dlatego startuję na prezydenta, wiem jak to zrobić i obiecuję, że utworzę w ciągu 5 lat 100 hektarów terenów inwestycyjnych. To spowoduje utworzenie tutaj minimum 5 tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy. Dziękuję bardzo. Jest gong. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poprosimy tutaj o drobną zmianę logistyczną, żeby kandydaci wychodzili na środek. Kiedy jest taka prośba pytanie. Od publiczności, przepraszam. I od organizatorów. Także teraz będzie odpowiadał na pytanie pan Marcin Chłodnicki. Zapraszamy na środek. Publiczność po prostu chce Państwa zobaczyć w całej okazałości. Dokładnie tak. I słusznie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, gospodarka może rozwijać się wtedy, kiedy faktycznie są miejsca pracy, jest rynek pracy odpowiedni do tego. Dobrze płatne miejsca pracy to jest również priorytet mojego programu wyborczego. Te dobrze płatne miejsca pracy nie zapewnią urzędy, których jest w Kielcach niestety najwięcej. Te proporcje musimy odwrócić w Kielcach i to jak najszybciej. Dobrze płatne miejsca pracy może zapewnić przede wszystkim biznes. Ten, który już tu jest, wspierany poprzez władze samorządowe, władze regionalne, ale też władze państwa, ale też biznes, który możemy tutaj do Kielc przyciągnąć. Żeby przyciągnąć do Kielc biznes, faktycznie potrzebne są miejsca do tego, żeby on mógł się w Kielcach ulokować. To są i biurowce, ale też faktycznie miejsca pod to, żeby można było wybudować tutaj inwestycje prywatne, biznesowe i dzięki temu będą przedsiębiorcy mogli zatrudnić ludzi, a ci mogą lepiej zarabiać niż to się dzieje dzisiaj. To jest jedna z najważniejszych kwestii. To nie zadzieje się w odłączeniu od województwa, dlatego jest... Niestety. Dziękujemy bardzo. Czas płynie nieubłaganie. Dziękujemy. A teraz w dalszej kolejności pan Adam Cyrański. Zapraszamy na środek. Witam serdecznie Państwa. Jako prezydent nie mam bezpośredniego wpływu na wysokość wynagrodzenia. Mogę mieć wpływ tylko pośredni, zarządzając Urzędem Miasta.
aby to móc zrobić, to jako polityk mogę tylko wpływać i moderować na rozwój gospodarczy Kielc, który mogę na to mieć sam osobisty wpływ, stosując określone metody zarządzania. I z takich podstawowych rzeczy, które bym zrobił w pierwszej kolejności, to przede wszystkim uruchomiłbym uśpione aktywa, które miasto ma w swoim zasobie. Pierwszą rzeczą to jest po prostu wybudowanie z nowym finansowaniem, w nowym otwarciu budynku Kalifornia, dlatego że KPT ma możliwość konkurencyjnego ściągnięcia nowych miejsc pracy w technologiach BDO. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, za chwileczkę, Pani Agato, za chwileczkę. Chce Pani usłyszeć pytanie, czy nie czytamy pytania, bo chciałem przypomnieć dla naszych widzów. Przypomnijmy Państwu pytanie. Jakie mają Państwo pomysły na poprawę sytuacji gospodarczej w Kielcach? Jakie działania podjęliby Państwo natychmiast po objęciu urzędu, by doprowadzić do powstania nowych, lepiej płatnych miejsc pracy? Odpowiedź 1 minuta. Teraz zapraszam. Agata Mariańska. Dzień dobry Państwu. Ja jako zwyczajna Kielczanka powiem szczerze, że nic nie rozumiem z tego, co Panowie powiedzieli poprzednio. Dla nas są ważne konkrety, dla nas Kielczan. Jest to srebrna gospodarka, mamy pomysł na Kielce. Jest to srebrna gospodarka, czyli budowanie dobrobytu Kielczan na bazie sprowadzania nowych mieszkańców, najpierw mieszkańców starszych, a później rozbudowywanie sektora medycznego, rozbudowywanie sektora każdego, który jest z tym powiązany. I w związku z tym ten pomysł zaczerpnęliśmy od znanego kieleckiego biznesmena, pana Sołowowa. Mogłyby tu przyjeżdżać też rodziny z dziećmi, które mogłyby u nas zamieszkać, znajdywać tutaj zatrudnienie. Więc wokół tego chcielibyśmy zbudować pomysł na Kielce. Również tereny inwestycyjne są ważne, natomiast dla nas najważniejsze są dobrze płatne miejsca pracy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz na stojąco. Proszę bardzo. Marcin Stępniewski, proszę bardzo. Dzień dobry Kielce. Szanowni Państwo, tutaj kandydaci tak trochę naokoło. Ja powiem konkretnie, my mamy konkretne propozycje, czyli 80 hektarów terenów inwestycyjnych pomiędzy Malikowem a ulicą Batalionów Chłopskich, które powstaną w wyniku powstania drogi Nowy Malików. To nie jest tak, że to jest tylko czcze gadanie, tylko już jako radny działałem w tym zakresie i w budżecie miasta udało zabezpieczyć się środki na koncepcję właśnie tej drogi. Także już to się dzieje i my doprowadzimy do tego, że ta droga powstanie, 80 hektarów terenów inwestycyjnych będzie uruchomionych. Konkurencyjność na rynku pracy jest niezmiernie istotna, żeby te płace zostały podniesione. Dlatego wprowadzimy również program Lokal za remont, gdzie lokalni przedsiębiorcy będą mogli wynajmować miejskie powierzchnie, miejskie pustostany za symboliczną złotówkę. Ożywi się dzięki temu rynek, ożywi się nasz lokalny rynek pracy, a tereny inwestycyjne przyczynią się do tego, że w końcu będziemy mogli ściągać inwestorów z zewnątrz, bo dotychczas niestety miasto nie było w stanie im niczego zapłacić. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do nas Kamila Słuchańskiego. Bardzo proszę. Czas start. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. No generalnie, żeby płace były wyższe, musi być większa rywalizacja o pracownika. Żeby ta rywalizacja była większa, muszą powstawać nowe zakłady pracy. Nie może dochodzić do sytuacji takiej jak od 2015 roku generalnie, kiedy miasto nie tworzy terenów inwestycyjnych. Pan prezydent Kielc wprowadził projekt uchwały pod obrady Rady Miasta, gdzie była mowa o terenach inwestycyjnych po dawnym browarze Belgia. Miało być to zrobione na CITO, minęło 2 lata, plan jest nieuchwalony. To jest niedopuszczalne. Nie Wachlów 2, to druga sensowna bardzo propozycja. Jeśli będą powstawać nowe zakłady pracy, będzie większa rywalizacja o pracowników. Większa rywalizacja o pracowników to większe płace. Większe płace to większe dochody do miasta, bo 50% z podatku CIT wpływa do budżetu miasta, z podatku PIT wpływa do budżetu miasta. Podatek CIT też się zwiększy, również zwiększą się wpływy z podatku od nieruchomości. Tyle, dziękuję. Dziękujemy bardzo. A teraz zapraszamy panią Agatę Wojdę.
Dzień dobry Państwu. Właściwie jako pierwsza kandydatka przedstawiłam swój plan na rozwój gospodarczy naszego miasta. Mało tego, skonsultowałam go z 6 najważniejszymi i największymi organizacjami, które skupiają kieleckich i regionalnych przedsiębiorców. Przede wszystkim musimy nawiązać realny, prawdziwy dialog z tymi, którzy już na terenie naszego miasta funkcjonują i którzy dają miejsca pracy. Od dużych zmian po drobne rzeczy, chociażby jakby planowanie organizacji ruchu na czas remontu w momencie, kiedy to jest dla nich duże utrudnienie. Ale kluczem jest także ściąganie nowych inwestycji w dwóch zakresach. Pierwsze to tereny inwestycyjne, które są długim i skomplikowanym procesem, ale musimy się za niego wziąć. Drugie to biurowce klasy A, gdzie mogą przyjść takie firmy, które dają perspektywy rozwojowe młodym ludziom. Żeby to zrealizować, powołam Biuro Rozwoju Miasta, komórkę złożoną ze specjalistów, planowanie przestrzenne, analiza danych, komórka do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego i profesjonalne centrum obsługi inwestora, które będzie ściśle współpracować z Targami Kielce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zakończyliśmy rundę pierwszą. Zapraszam Państwa i naszych kandydatów do rundy drugiej. Demografia. Jak pokazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, województwo świętokrzyskie starzeje się i wyludnia najszybciej w Polsce. Region ma do 2060 roku stracić nawet 30% ludności. Statystyki dla samego miasta Kielce nie przedstawiają się wcale lepiej. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku Kielce znalazły się w pierwszej trójce miast wojewódzkich w Polsce z największym ubytkiem ludności. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są bez wątpienia wyjazdy młodych. Dość wspomnieć o corocznym konkursie Nadzieje Kielc, którego laureaci w znakomitej większości realizują się później w innych polskich miastach lub za granicami naszego kraju. W związku z tym pytanie, jak Państwo zamierzają zwiększyć atrakcyjność Kielc dla młodych ludzi, by zachęcić część z nich do niewyjeżdżania lub do powrotów? Co można zrobić i co może zrobić miasto, by choć trochę złagodzić ten problem? Odpowiedź cały czas jedna minuta. Tym razem zaczynamy od Marcina Chłodnickiego. Dziękuję. Wyludnia się tak naprawdę i demografia jest niekorzystna nie tylko w Kielcach, ale w całej Polsce. Natomiast my w Kielcach musimy przeciwdziałać całemu temu złu tak naprawdę, dlatego że z tego wynikają i będą być może wynikać największe problemy Kielc. Co można zrobić? Przede wszystkim, żeby zatrzymywać tutaj młodych ludzi, musi nastąpić to, co przed chwilą mówiłem ja, ale też część pozostałych kandydatów. Musi być szansa na dobrze płatną pracę, ale też studenci muszą w Kielcach studiować. W tej kadencji przygotowany został program stypendialny, w którym studenci byli finansowo wspierani, jeżeli wybierali kieleckie uczelnie. Ten program przede wszystkim trzeba rozwijać. Drugą kwestią jest danie perspektywy młodym ludziom, że jeżeli zostaną w Kielcach, założą tutaj rodziny, to będą mieli gdzie umieścić dziecko w przedszkolu, będą mieli gdzie umieścić dziecko w żłobku. Ale też dlatego dosyć niedawno zostały podpisane dokumenty na budowę dwóch nowych żłobków. Jeden na osiedlu Ślichowice, drugi na osiedlu pod Telegrafem. Stwarzanie tych perspektyw daje możliwość pozostania w Kielcach. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Adama Cyrańskiego. Szanowni Państwo, na rzecz rozwoju tego miasta opracowaliśmy program Zostaję w Kielcach. Jest to kompleksowe podejście do problemu wyludniania się nie tylko Kielc, ale całej Polski, ale nam zależy przede wszystkim na mieszkańcach tutaj. Więc po to, żeby ci ludzie zostawali w Kielcach, chociażby przykładem Warszawy, żłobek powinien być bezpłatny dla każdego dzieciaka. Czyli powinniśmy również współpracować z prywatnymi żłobkami. Czyli miasto powinno wspierać przede wszystkim młodych ludzi, którzy chcą tutaj zostać. No i wiadomo, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, aby człowiek młody czuł się luksusowo, jak to się mówi w mieście, czyli kultura, sport, spędzanie wolnego czasu, tereny zielone, czyli za na przykład zapełnienie. Dziękujemy bardzo. A teraz o głos poproszę panią Agatę Mariańską. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o demografię, to doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że społeczeństwo się starzeje. Dlatego nasz program
gospodarczy związany ze srebrną gospodarką jest ściśle powiązany też z demokracją i stanowi jedną całość. Dlatego, że rozwój sektora medycznego i wszystkich usług związanych z osobami już w podeszłym wieku, które mogłyby u nas zamieszkiwać w specjalnie przygotowanych dla nich z pewnymi udogodnieniami mieszkaniach, mogłyby powodować też przyjście do nas, rozwój uczelni i przyjście studentów, dużej ilości studentów, którzy mogliby w Kielcach zostawać, znajdywać miejsca pracy. Oczywiście żłobki, przedszkola, rozwój tej infrastruktury jest bardzo istotny, natomiast Kielce muszą najpierw stać się atrakcyjne. Atrakcyjne do tego, żeby w nich mieszkać, żeby w nich zostać, żeby dobrze tutaj zarabiać. Szanowni Państwo, to dobry moment na powtórzenie pytania. Jak Państwo zamierzają zwiększyć atrakcyjność Kielc dla młodych ludzi, by zachęcić część z nich do niewyjeżdżania bądź powrotu? Co może zrobić miasto, by choć trochę złagodzić ten problem? Teraz kolej na Marcina Stępniewskiego. Bardzo dziękuję. Tutaj nie trzeba gadać, tylko działać, dlatego już mam dwójkę dzieci. Przepraszam, Ola, miałem o tym nie mówić. Natomiast tak zupełnie poważnie, żeby młodzi ludzie zostawali w Kielcach, potrzebne są wyższe płace na rynku pracy, potrzebne są również wysokie jakościowo i przede wszystkim dostępne żłobki. Dlatego my wprowadzimy program Żłobek dla Każdego. Jeśli ktokolwiek nie załapie się do miejskiego publicznego żłobka, będzie miał dofinansowanie do żłobka prywatnego. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem w poprzednim punkcie, będą natomiast wpływały na rozwój gospodarki kieleckiej i na zwiększenie płac i dzięki temu będziemy w stanie zatrzymać tu młodych ludzi. Jest jeszcze trzeci aspekt, czyli poprawa oferty edukacyjnej. Studenci, którzy tu przyjadą, muszą tutaj zostawać, żeby tutaj zostali, muszą mieć wysokopłatne miejsca pracy i te trzy elementy zdecydowanie do tego się przyczynią, na to się złożą i pozwolą zatrzymywać tutaj młodych ludzi. Dziękujemy za wypowiedź. A teraz szykuje się do wypowiedzi już pan Kamil Suchański. Czas start. Dlaczego młodzi ludzie stąd wyjeżdżają? No wyjeżdżają głównie za pracą, dlatego że miasto Kielce jest super miastem do mieszkania. Natomiast z tak niskimi płacami, 1700 zł, niżej płacy w innych miastach, to rzeczywiście to wygląda bardzo biednie. Więc jeśli będą, w zasadzie można by zastosować tą receptę, którą mówiłem w poprzedniej mojej wypowiedzi, czy tereny inwestycyjne, dobrze płatne miejsca pracy wtedy powstaną i tak dalej. Ale nie tylko, jest szereg innych rzeczy. Nie widzę na przykład, dlaczego w Kielcach nie miałyby światowej i polskiej światowej sławy gwiazdy estradowe występować w Kielcach, na przykład na naszej kieleckiej kadzielni, która jest najlepszym amfiteatrem w Polsce. Jest szereg takich rzeczy. My chcemy na przykład uatrakcyjnić nasze miasto poprzez wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. To nie tylko aspekt ekologiczny, to także mniejsze korki, łatwość zaparkowania, łatwość transportu, czasu, oszczędności, etc. Tych rzeczy całych jest cała masa. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby tracić nasze diamenty, naszych uczniów, naszych mieszkańców Kielc, którzy są związani z tym... No właśnie, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz kolej na panią Agatę Wojdę, przedstawicielkę Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Oczywiście kluczem do tego są dobrze płatne miejsca pracy, ale nie tylko. Miejsca pracy atrakcyjne, bo młodzi ludzie dzisiaj w dużej mierze stawiają na rozwój. Jeżeli bodziec finansowy będzie elementem, który zatrzyma ich w Kielcach, musimy wspierać usługi publiczne, bo im się musi tutaj wygodnie żyć. W mieście przyjemnym, w mieście zielonym, w mieście, w którym jest dostęp do żłobków i przedszkoli i w którym czują się związani z naszym miastem. Dlatego zapowiedziałam stworzenie także karty mieszkańca, która pozwoli nam identyfikować mieszkańca, ale także projektować cały pakiet zniżek i podziękowań za to, że chcą w naszym mieście płacić podatki. Nie do przecenienia jest także mieszkalnictwo komunalne. Powinniśmy mieć elastyczny zasób, żeby wspierać tych, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, ale także na początku zakładania rodziny. Mamy dobre wzorce i dobre doświadczenia, jeśli chodzi o program in vitro, który w jedynym mieście w województwie świętokrzyskim działa, dołączyły do tego Starachowice i bardzo fajny pakiet działań profilaktycznych, jeśli chodzi o szczepienia i profilaktykę zdrowotną. Dzięki. Dziękujemy. Idealnie się pani zmieściła w czasie. I jako ostatni na temat demografii wypowie się pan Maciej Bursztajn. Dziękuję bardzo.
Oczywiście musimy zadbać o seniorów i tak jak mówiła kandydatka Agata Mariańska, tutaj Silver Economy to jest świetny kierunek, my również o tym wspominamy, ale oprócz dbania o seniorów, my musimy, bo oni zbudowali to miasto i jesteśmy im za to wdzięczni, więc to jest, jakby im to się należy, musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby młodzi nie wyjeżdżali z Kielc. Oni wyjeżdżają tylko dlatego, że chcą realizować swoje ambicje i chcą zarabiać więcej. Poruszaliśmy już kwestię wynagrodzeń w Kielcach. Jeżeli one wzrosną, a wzrosną tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pojawi się rynek pracy pracownika, czyli będzie odpowiednie miejsca pracy i wtedy możemy się spodziewać tego, że po pierwsze nadzieje Kielc, o których wspominali prowadzący, nie będą masowo opuszczać naszego miasta. My w tej chwili wydajemy pieniądze i szkolimy tak naprawdę pracowników dla Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Lublina i Łodzi. I to jest bardzo niepokojące. My musimy ten trend odwrócić. My wiemy, jak to zrobić. To się wszystko jakby kłania się tutaj gospodarka, jak mawiał Bill Clinton w trakcie wyborów prezydenckich w USA, gospodarka głupcze i wokół tego wszystkiego to się kręci, bo ja mam pracowników, którzy wyjechali do Warszawy, ale ja ich ciągnąłem z powrotem, oferując im odpowiednio wysoką płacę. Tak samo jest z ludźmi na przykład... Dziękujemy bardzo, dziękujemy. I tym akcentem, proszę Państwa, zakończyliśmy rundę drugą, a w trzeciej porozmawiamy o infrastrukturze. Sporo dziś w Kielcach mówi się zarówno o stanie dróg miejskich, jak i o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, na przykład o drodze ekspresowej S74, czy też o obwodnicy wschodniej, a to tylko niektóre z czynników, które zachęcają do prowadzenia biznesu i lokowania swoich inwestycji w naszym mieście w Kielcach. Z drugiej strony, aby mieszkaniec mógł się realizować, mógł się przyczyniać do wzrostu gospodarczego, no to musi też mieć gdzie mieszkać. W całej Polsce zmagamy się obecnie z problemem bezprecedensowych wzrostów cen mieszkań. Kielce nie są tu wyjątkiem, bo według danych Oto Dom pomiędzy grudniem 2022 a grudniem 2023 średnie ceny mieszkań w naszym mieście wzrosły o prawie 18%. Nic nie zapowiada, aby ten trend miał się na razie odwrócić w związku z tą zarysowaną przeze mnie sytuacją. Jaki mają Państwo stosunek do projektów infrastrukturalnych w Kielcach, w tym do kwestii mieszkalnictwa? I jeżeli komuś z Państwa uda się zwyciężyć w prezydenckim wyścigu, to jakie podejmą Państwo w tej sferze działania? Ponownie macie Państwo po minutę na odpowiedź, a rozpocznie Pan Adam Cyrański. Zapraszamy na środek. Szanowni Państwo, cena mieszkań jest wynikową popytu. Jeżeli nie ma terenów inwestycyjnych, działki są drogie, to dzieje się jak się dzieje. Moim zdaniem powinno być tak, że powinno być wydawanych więcej zezwoleń na budowę, maksymalnie ile się da. Urząd Miasta powinien pracować pełną parą, aby to rynek wymusił obniżki cen mieszkań poprzez dużą podaż. Tak samo miasto powinno właśnie, żeby to osiągnąć, miasto powinno przede wszystkim zbroić tereny i żeby ludzie mogli się budować również w budownictwie jednorodzinnym. Drugim elementem, na co może mieć wpływ miasto, może na swoich terenach budować budownictwo społeczne, które później może wynajmować za niższe stawki mieszkańcom. Czyli po prostu stopa zwrotu inwestycji mieszkaniowej dla miasta może być dłuższa niż dla podmiotów prywatnych. Także to jest żadne dopłaty, po prostu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jako kolejna na temat infrastruktury i mieszkalnictwa wypowie się pani Agata Mariańska. Zapraszamy. Ja troszeczkę mam inne zdanie niż mój przedmówca, z uwagi na to, że jestem zaangażowana w wiele protestów mieszkańców. Dla mnie kluczowym tematem jest to, żeby w Kielcach powstały plany zagospodarowania przestrzennego. To jest podstawa, dlatego że właściwie ktoś budujący domek jednorodzinny nie wie, co powstanie obok. Teraz jest kwestia taka, że my właściwie nie wiemy, zamieszkujemy jak na bombie. Nie wiemy, czy obok powstaną kolejne bloki i dlatego też ceny mieszkań powodują to, że właściwie młodzi ludzie, nadal ich nie stać na te mieszkania. Jak staniemy gdziekolwiek przy nowych blokach późnym wieczorem, to w tych mieszkaniach jest ciemno. Tam nikt nie mieszka. I zadaję sobie pytanie, jako zwykła Kielczanka, kto kupuje te mieszkania? Przecież nas, zwykłych Kielczan, nie stać na te mieszkania. Dlatego infrastruktura kojarzy mi się też z drogami, ale nie tylko z drogami. Kojarzy mi się z zaniedbanymi szkołami. Tutaj się patrzę akurat na prezydenta. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Ciąg dalszy nastąpi, dziękujemy za wypowiedź. A teraz kolej na pana Marcina Stępniewskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Jeśli nie wie pani Agata, kto kupuje te mieszkania, trzeba pana Adama zapytać, którego firmy w różnych dziwnych miejscach czasami mieszkania budują. Natomiast przechodząc do sedna, żeby poprawić w Kielcach infrastrukturę, musimy zacząć od dróg. Mamy na to trzy rozwiązania. Przede wszystkim wprowadzenie w Kielcach strategii budowy dróg, takiego wieloletniego planu, który będzie krok po kroku realizowany, tworzenie dokumentacji projektowych w ramach tego planu i wydatkowanie coroczne środków, bo niestety w budżecie miasta co roku pieniądze zaplanowane na drogi były przesuwane na kolejne lata. Punkt drugi to jest program Zapomniane Dzielnice. Niestety wielu mieszkańców Kielc z obrzeży naszego miasta nie może liczyć na jeżdżenie po drogach, jakie powinny być w XXI wieku. Dlatego będziemy przekazywać procent dochodów miasta właśnie z tych rejonów na remonty zapomnianych dzielnic. Będziemy przekazywać pieniądze na powstawanie tam placów zabaw i nie tylko infrastruktury drogowej, ale właściwie wszelkiej infrastruktury potrzebnej w zapomnianych dzielnicach. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. A ja nim pan Kamil zabierze głos, pozwoli pan, przypomnę wszystkim nam pytanie. Jaki mają państwo stosunek do projektów infrastrukturalnych w Kielcach, w tym do kwestii mieszkalnictwa? Jeśli uda się komuś z państwa zwyciężyć w prezydenckim wyścigu, to jakie podejmą państwo w tej sferze działania? Odpowiedź cały czas jedna minuta. Ring jest pański. Najpierw odniosę się do mieszkalnictwa, dlatego że żeby powstawały tanie mieszkania, to muszą one powstawać szybko. Muszą być plany zagospodarowania przestrzennego, a niestety w Kielcach mamy ich tylko niecałe kilkanaście procent. Tak naprawdę to nie wiem, chyba 17 z tego, co dobrze pamiętam. Oprócz tego trzeba korzystać z funduszy europejskich, z funduszy rządowych. Są na przykład na ostatnio 10 milionów można dostać na społeczną agencję najmu, o którą postulowałem do pana prezydenta Wenty, aby o ten projekt wystąpił. To są pieniądze w 100%, które mogą finansować projekt. Projekt, który polega na tym, że właśnie ci inwestorzy, o których tutaj pani Mariańska mówiła, w tych ciemnych lokalach, których nie wynajmują, tylko kupili je po to jako lokaty kapitału, żeby oni nie bali się wynajmować, żeby pośredniczyło miasto albo ta agencja właśnie wynajmie. Wynajmie dla młodych Kielczan po to, żeby oni mogli wynająć to taniej. A 100% kwoty jest zwracane przez polski rząd. Co do infrastruktury drogowej, to trzeba przede wszystkim zacząć realizować te plany, na które się umawia prezydent z radnymi, na które się umawia prezydent z mieszkańcami. Ponadto 60 km dróg gruntowych. Dziękujemy bardzo. Teraz o głos poprosimy panią Agatę Wojdę. Oczywiście w kontekście infrastruktury wszyscy się zgodzimy, że dużą bolączką jest stan naszych dróg. Mówią o tym wszyscy kandydaci, natomiast ja jako jedyna kandydatka wskazałam możliwość być może odważnego, wymagającego solidnego przygotowania, ale możliwego do sfinansowania także ze środków pozabudżetowych, partnerstwo publiczno-prywatne. Odważne samorządy już to realizują. Dlatego mówię o specjalnej komórce w Urzędzie Miasta, gdzie będzie PPP, bo pokażemy innym, jak to robić. Zaoszczędzimy także miejskie pieniądze. Na drugi nie będzie funduszy europejskich, ale musimy starać się i lobbować, żeby pieniądze rządowe tutaj trafiły na drogi, także ze środków na budowę dróg lokalnych, które dzięki radnym Koalicji Obywatelskiej udało się wywalczyć od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to oczywiście wspieranie KTBS-u, który jest pewną formą dla ludzi, którzy nie mogą wziąć kredytu i kupić sobie komercyjne mieszkania, ale powtarzam, szalenie ważne jest zwiększanie zasobu komunalnego. To daje nam elastyczność i wspiera mieszkanie młodych, którzy są na początku swojej drogi. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszam pana Macieja Bursztejna. Dziękuję bardzo. Nie wiem, Agata, za bardzo jak PPP miałoby nam pomóc budować drogi. Chyba, że później winiety będziemy, tak? Okej, dobra. Budujemy mało, a ceny mieszkań są drogie. No, jedno jest wypadkową drugiego. U nas buduje się średnio w 2023 oddaliśmy w Kielcach 1000 mieszkań, niewiele ponad. W Rzeszowie to jest ponad 3000, 3400 chyba nawet. Jakby więc pokrycie miasta planem zagospodarowania przestrzennego, ja nawet rozmawiałem w zeszłym tygodniu z profesorem, który tworzył ustawę o planowaniu ogólnym i on mówi, no jakby, słuchajcie, no wy macie olbrzymie problemy, bo u was jest tylko niecałe 20% jest pokryte planem miejscowym. U nas cały Kraków jest pokryty planem miejscowym i my go jeszcze monitorujemy i go zmieniamy, dlatego u nas nie ma takich problemów. To jest to, o czym mówiła pani Mariańska.
że my musimy to zrobić, jakby te inwestycja w te plany zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że zarówno komfort dla mieszkańców, jak i deweloperów, którzy będą budować więcej. Mieszkańcy będą mieli gwarancję, że nikt im się w ogródku nie wybuduje za chwilę i nie będzie protestów społecznych, a z drugiej strony deweloperzy... Dziękujemy bardzo. I jeszcze w tym temacie poproszę o zabranie głosu pana Marcina Chłodnickiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Lewica, w której jestem reprezentantem, ma program dla całej Polski samorządowej, tanie mieszkania na wynajem. To jest program, który polega na tym, że to samorządy i gminy angażują się w budowę mieszkań, które później młodzi ludzie mogą tanio z nich korzystać i w nich mieszkać. I to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o mieszkania w Kielcach, również dla mnie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to o czym, co wszystkich boli, to przeważnie właśnie zimą i na wiosnę stan kieleckich dróg. My przez... lata rządów ostatnich byliśmy dość mocno pomijani, jeżeli chodzi o fundusze rządowe. Jestem przekonany, że w tej kadencji rządu, która jest najbliższa, pieniądze na ten cel będą rozdysponowane zgodnie z potrzebami mieszkańców, a nie tam, gdzie są koledzy partyjni burmistrzami, wójtami czy prezydentami. O to zamierzam się postarać i jest taka możliwość. Infrastruktura to również placówki oświatowe. Niestety wstrzymane fundusze unijne w ostatnich latach nie pozwoliły na to, żeby miasto mogło te potrzeby zaspokoić. Dziękujemy. Fundusze ruszyły, będziemy mogli dziękujemy to bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, i szybciutko znaleźliśmy się w rundzie czwartej, a runda czwarta to środowisko. Dziś walka ze zmianami klimatu odbywa się na wszystkich szczeblach, to jest na poziomach unijnym, krajowym oraz lokalnym. Przykładami działań w ostatnich z tych obszarów są m.in. elektryfikacja transportu publicznego, przeciwdziałanie smogowi czy tworzenie terenów zielonych. Jeśli zostanie pani prezydentem, to jakie inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, a zarazem wyższego standardu życia Kielczan, pani podejmie? Odpowiedź jedna minuta. Zaczynamy od pani Agaty Mariańskiej. Drodzy Państwo, akurat to jest mój konik, dlatego że ja walczę o zieleń w Kielcach, walczyłam o drzewa na ulicy Karczukowskiej, walczę o psie górki i dla mnie, i też walczę o baranówek. Dlatego jest dla mnie tak ważne, żeby stworzyć w Kielcach zielone płuca, zadbać o nie, żeby zapobiec beznadziejnej wycince bezmyślnej drzew, która miała miejsce w ostatnim czasie zarządów właśnie pani Agaty i tutaj pana Marcina Chłodnickiego. Chciałabym, żeby Kielce pozostały zielonym miastem dla naszych dzieci, żeby zostały zielonym miastem dla naszych wnuków. Dlatego zmiany klimatyczne, tym się też Kielce, zmiany klimatyczne skłaniają nas do większej uwagi i większego przywiązywania takiej pieczołowitości i uwagi do tego, co już mamy. W Kielcach mamy bardzo dużo terenów zielonych, trzeba o nie zadbać, trzeba... Dziękujemy. Teraz o zabranie głosu poprosimy Marcina Stępniewskiego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że żaden z kandydatów nie przedstawi tak dużej propozycji prośrodowiskowej, jaką przedstawia nasze środowisko polityczne i samorządowe. Utworzymy największą farmę fotowoltaiczną w Polsce w Obicach, na terenie, który niestety nie może być przeznaczony pod żaden inny cel aktualnie, i przestaniemy opowiadać o tych mrzonkach, o stworzeniu tam strefy inwestycyjnej. Aktualnie w Obicach mamy blisko 500 hektarów uregulowanego stanu prawnego gruntów i jedyne, co jest możliwe tam do utworzenia, to właśnie największa farma fotowoltaiczna, ponieważ nie przeszkadzają w tym absolutnie te takie dziury w serze, które są na całym niestety tym terenie. I to jest faktyczne prośrodowiskowe działanie. Dbałość o zieleń jest również istotna i tu podejmowałem także działania jako radny, bo chociażby dzięki mojemu wnioskowi do Rady Miasta, do Komisji Gospodarki Komunalnej, każdorazowo, gdy jest wycinka drzew w mieście, to musi wpłynąć wniosek i jesteśmy z tym zapoznawani. Dziękujemy bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu Kamila Suchańskiego.
Proszę Państwa, statystycznie w Kielcach 200 osób umiera co roku z powodu smogu. Smogiem zajmuję się od wielu lat, prowadzę też taki portal, można sprawdzić sobie jakość powietrza, jak jest w Kielcach. Edukujemy, mamy szereg spotkań w tej sprawie i naprawdę z tym musimy dużo zrobić. Od początku kadencji, kiedy zostałem radnym, prosiłem pana prezydenta, apelowałem do niego, składałem interpelację o to, aby mówiąc o smogu i namawiając mieszkańców do wymiany pieców, najpierw zaczął od wymiany pieców tych kopciuchów w swoim urzędzie, tam gdzie miasto jest właścicielem. Tych kopciuchów jest jeszcze prawie 500, więc należy zacząć od siebie. Ponadto trzeba również pomóc mieszkańcom w składaniu wniosków. Są takie projekty społecznego, chociażby funduszu klimatycznego. Tam można aplikować i naprawdę będą duże pieniądze na to, aby wreszcie się pozbyć kopciuchów, aby pozbyć się tego śmierdzącego powietrza z Kielc. Postulujemy również, i to nasz główny, jeden z głównych postulatów, czyli wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, która spowoduje to, że nie tylko będziemy jeździć mniej zakorkowanymi... Dziękujemy. Jesteśmy już prawie na półmetku, także to dobry moment, żeby przypomnieć pytanie. Jeżeli zostanie pan lub pani prezydentem, to jakie inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, a zarazem wyższego standardu życia Kielczan, pan lub pani podejmie? I teraz kolej pani Agaty Wojdy, przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy. Dziękuję. Kielce to zielone miasto, ale potrzebuje inwestycji także w zieleń. W najbliższej kadencji jest na to ogromna szansa, bo będziemy mieli ogromne środki unijne właśnie na te cele. Priorytet to rewitalizacja Doliny Silnicy, Kieleckiego Zalewu, Parku Miejskiego. Stworzenie takiego zielonego kręgosłupa, który będzie naszą dumą, ale także miejscem rekreacji. Ale nie zapomnimy o osiedlach. Jeszcze w tej kampanii wyborczej przedstawię 6 konkretnych projektów zazielenienia obszarów i zagospodarowania ich na kieleckich osiedlach. Priorytetem będzie czyste powietrze, zwiększenie dotacji dla mieszkańców, żeby im pomóc w wymianie źródeł ciepła. Za mojej kadencji, za mojej odpowiedzialności w Urzędzie Miasta znacznie wzrosły dotacje na wymianę pomp ciepła. Jednym z moich priorytetów jest dotowanie i świetna współpraca z rodzinnymi ogródkami działkowymi. To bardzo ważne miejsca na terenie naszego miasta, ale przede wszystkim to są obszary, w których dedykowane seniorom, w których mogą przeżywać cudowną jesień swojego życia i dłużej czuć się młodzi. Musimy ruszać dalej. Dziękujemy bardzo. Jako kolejny wypowie się pan Maciej Bursztajn. Zapraszamy na środek. Dziękuję bardzo. Nie wiem za bardzo, Marcin, jak farma fotowoltaiczna w Obicach miałaby mieć wpływ pozytywny na sytuację środowiskową w Kielcach, ale to może za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Przede wszystkim ja bym chciał, żeby rewitalizacja jakichkolwiek terenów zielonych w Kielcach nie kojarzyła się z wycinką drzew. Na przykład zabytkowej wierzby, w której już po prostu nigdy nie będzie. Ona już nigdy nie urośnie w Kielcach, a ją po prostu bezmyślnie wycięto, bezrefleksyjnie. Więc my musimy przede wszystkim zadbać o to, co natura nam dała, bo natura Kielcom dała naprawdę, nie pożałowała nam w odróżnieniu od polityków ostatnich kadencji. W związku z tym musimy przede wszystkim dbać o to, co mamy, dbać o to pieczołowicie i to tutaj, ponieważ ja akcentuję mocno na kwestie gospodarcze, to chciałbym powiedzieć, że jak zostanę prezydentem, absolutnie rozwój gospodarczy tak, ale nie kosztem tych skarbów natury, tego środowiska. Musi to być wszystko robione z absolutnym poszanowaniem właśnie dla tej natury. Jeżeli chodzi o ten Central Park, czyli od Zalewu poprzez Kadzielnię, Dolinę Silnicy po Park Baranowski. Dziękujemy bardzo. I teraz pora na pana Marcina Chłodnickiego z Lewicy. Zapraszamy. Na pewno, szanowni państwo, trzeba kontynuować politykę rewitalizacji miasta w kontekście właśnie dodatkowych nasadzeń, drzew, krzewów, budowania tych terenów zielonych w centrum miasta, ale też wyjście w dalsze osiedla. Druga kwestia to jest wykorzystanie zielonej transformacji, na które pieniądze będą przeznaczone z funduszy unijnych po to, żeby przynajmniej obiekty, które są w administracji miasta, szkoły, przedszkola, urzędy, instytucje, mogły tą energię czerpać w sposób ekologiczny z odnawialnych źródeł energii. I oczywiście większe pieniądze, poszerzenie programu wymiany źródeł ciepła. Wymiany źródeł ciepła na te ekologiczne, te, które później będą gwarantowały, że będziemy oddychać czystym powietrzem. Dziękujemy bardzo. Jako ostatni w tej rundzie o ochronie środowiska wypowie się pan Adam Cyrański. Szanowni państwo, nie wyważa się otwartych drzwi. Właściwie wszyscy kandydaci mają to, czyli zwiększenie budżetu na wymianę źródeł ciepła, rozwój parku linearnego wzdłuż Doliny Silnicy, nowe nasadzenia, zielona energia w ramach KPO,
izolacja budynków oraz to, co miasto może mieć po swojej stronie, czyli modernizacja wszystkich obiektów użyteczności publicznej, w której pracują pracownicy Urzędu Miasta. A odnosząc się jeszcze tak do tego, co było wrzucone, to farma fotowoltaiczna na terenie 500 hektarów nie ma takiej farmy. 100 hektarów jest wybudowana farma przy elektrowni, nie ma punktów dostępowych, innych rzeczy. Jakaś fata morgana, jak to nazwać. Dziękujemy bardzo. Tym akcentem kończymy rundę czwartą, by przejść do piątej, która będzie, nie da się ukryć, dość niestandardowa, być może kontrowersyjna, because we're going to switch to English now to test the knowledge, the language knowledge of our participants. And as you might have noticed, most of the issues that we'll tackle today, they were somehow connected to the state of our economy. So this question is also going to be about the economy. And the question is, how would you convince a foreign investor to invest in Kielce? And once any investment is confirmed, how would you support the investor in the process? What kind of support measures would you implement? Proszę Państwa, może przetłumaczymy, o co chodzi. Jak przekonałbyś zagranicznego inwestora, by zainwestował w Kielcach? W jaki sposób wspierałbyś inwestora w procesie podejmowania decyzji? Jakiego rodzaju środki wsparcia byś wdrożył? Gdzie w Kielcach możemy upatrywać szans na inwestycje? Jaka inwestycja w pierwszej kolejności powinna powstać w Kielcach? Ja dodam tylko dla porządku, że będę się starała na bieżąco tłumaczyć. A jako pierwszy z tym pytaniem zmierzy się pan Marcin Stępniewski. Przekazujemy głos. Thank you very much for that question. However, I will switch back to Polish. To jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy mówili w języku angielskim, żebym ja tutaj dukał, szanowni państwo. To jest zbyt poważna sprawa, żebym dukał tutaj w języku angielskim, czy czytał z kartki, jak zapewne będą czytać inni kandydaci. Jeśli zagraniczny inwestor zgłosi się do naszego kraju, to przede wszystkim pokażemy mu 80 hektarów terenów inwestycyjnych, które powstaną na Niewachlowie. Po drugie, pokażemy mu ofertę naszych uczelni wyższych, Politechniki Świętokrzyskiej, UJK i naszych szkół zawodowych, czyli miejsc, w którym się kształcą przyszłe kadry takiego inwestora, ale jest również trzeci aspekt. Centrum Obsługi Inwestora będzie, szanowni państwo, znacznie bardziej dogadzać inwestorów niż mamy z tym do czynienia dotychczas. Będzie ich dopieszczać tak, żeby czuli się oni, że są zwyczajnie u siebie i nie będą musieli być przekierowywani do innych samorządów, z czym mamy niestety aktualnie teraz bardzo do czynienia. Well, then maybe Kamil Suchański will give this a shot. So once again, the question is, how would you convince a foreign investor to invest in Kielce? Kamil, the floor is yours. Suchański. Hi, hello. Kielce is the greatest place to invest in. Located in the halfway between two cities, Krakow and Warsaw, yes, we offer access to investment areas and education employees. We support these investors by giving to quick decisions and tax intensive. Proszę. Okay. Call me for everyone. My mobile phone is 782. What's my phone? 426754. Thank you. Dobrze, szybkie tłumaczenie. Tutaj pan Suchański akcentuje świetne położenie Kielc pomiędzy Krakowem a Warszawą. Obiecuje też ulgi podatkowe i zachęca do kontaktu drogą telefoniczną. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. And the next speaker will be Ms. Agata Wojda of Civic Coalition. Well, we already have a city mayor who speaks a few languages fluently, and so what? Anyways, in order to attract foreign investors, we need, I think, three things. First of all, our city is a great place to live. A lot of green areas, we don't have a traffic, is a great place for future employees, but not only for them, also from his old families. The second thing, we have
professional expert in our city hall who can provide our investors for our paperwork. And things, I think, the most important, but it's obvious, we need more plots for new investors. Thank you. Dziękujemy bardzo. Tutaj pani Agata zwróciła uwagę, że obecny prezydent Kielc biegle posługuje się kilkoma językami, natomiast niestety nie bardzo przekłada się to na efekty. No i pani Agata proponuje trzy rozwiązania. Po pierwsze, żeby Kielce były przyjaznym miejscem do życia. Po drugie, żeby w ramach Urzędu Miasta był specjalny urzędnik, który będzie obsługiwał inwestorów. I jeszcze trzecia rzecz, więcej terenów inwestycyjnych, tak. Także tak w pigułce. A teraz już mamy kolejnego kandydata. Przypomnę tylko pytanie dla naszych widzów, żeby sobie przypomnieli, o czym rozmawiamy. Jak przekonałbyś zagranicznego inwestora, by zainwestował w Kielcach? W jaki sposób wspierałbyś inwestora w procesie podejmowania decyzji? Jakiego rodzaju środki wsparcia byś wdrożył? Gdzie w Kielcach możemy upatrywać szans na inwestycje? Jaka inwestycja w pierwszej kolejności powinna powstać w Kielcach? Oddajemy głos. And we can switch back to English now. Yeah, sure, right. So that's a fact that the language skills are not most important, but it always helps to support the foreign investment in Kielce. Frankly speaking, it's quite easy and it's not complicated because all we need is just an investment ground. And I will tell you about the two facts. First fact is that as a city, we're having each year by year, roughly we get like 50 inquiries about possibility of settling some company in here and creating well-paid jobs. And none of these companies are ultimately settled the company in here. They do that in Bielcza, in Morawica, in Jędrzejów, sometimes after our voivodeship. So, and the second fact which we have to pay attention on is how fast the ground of former brewery was sold. And these two facts indicate how big possibilities we have as a city to grow like Łódź, Lub, Rzeszów and so on. Thank you. Thank you very much. Więc pan Burstein, tak jak pani Wojda, uważa, że to nie jest kluczowe, żeby prezydent posługiwał się licznymi językami, ale to oczywiście pomaga i kluczowe jest przede wszystkim tworzenie terenów inwestycyjnych. Były w ostatnich latach liczne prośby do Urzędu Miasta, żeby zlokalizować to jakieś inwestycje, natomiast niestety koniec końców beneficjentami tego okazywały się okoliczne gminy, na przykład Morawica. Także tak, myślę, że podsumowałam w miarę zręcznie. A teraz już kolejny kandydat, pan Marcin Chłodnicki. How would you convince a foreign investor to invest in Kielce? I can speak English, but not enough to express everything today perfectly. Szanowni Państwo, jest wiele miast i samorządów w Polsce, w których samorządowcy, włodarze biegle władają kilkoma językami. Są też takie, w którym nie władają żadnym językiem oprócz polskiego, a nawet dość słabo polskim. I nijak się to nie przekłada na to, gdzie są większe inwestycje, gdzie mniejsze i jak żyje się mieszkańcom. Dla mnie przede wszystkim, żeby tutaj inwestorzy byli dobrze obsługiwani, czyli chcieli zakładać tutaj firmę, trzeba wykorzystać potencjał biura inwestycji, który dzisiaj mamy w Kielcach, być może rozbudować je i zacząć aktywnie poszukiwać tych inwestorów, wyjeżdżając w Polskę z konkretnymi produktem, którym w mieście Kielce właśnie mogą być tereny inwestycyjne. Dziękujemy bardzo. Tutaj chyba nie ma potrzeby tłumaczenia. A teraz zapraszamy na scenę pana Adama Cerańskiego. Maybe you're going to make an attempt to present your manifesto in English. Szanowni Państwo, odpowiem tak jak odpowiedział Andrzej Wajda, odbierając Oscara. Będę mówił po polsku, bo to, co chcę powiedzieć, to myślę zawsze po polsku. Także nie chciałbym być śmieszny jak wysoki polityk w naszym kraju, który próbuje rozmawiać w różnych językach i wiecie, jak mu to wychodzi. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, to przede wszystkim inwestora przekonałbym siłą swoich argumentów. Przygotowałbym dla niego tereny inwestycyjne, a także ewentualnie zwolnił z podatków od nieruchomości, aby mógł mieć preferencje w rozwijaniu swojego biznesu. Jak wszyscy wiemy, sky's the limit. Dziękujemy bardzo.
I jako ostatnia w tym temacie wypowie się pani Agata Mariańska. What arguments would you use to convince a foreign investor to invest in Kielce? Drodzy Państwo, nieważne ile kto zna języków, jak nie ma nic mądrego do powiedzenia w tych językach. Dlatego, jeżeli chodzi o relacje z inwestorami, chcę powiedzieć Państwu jedno. Moje doświadczenie zawodowe w spółkach giełdowych, w Exbudzie, Poligrafii, Odlewniach Polskich, przy promocji różnego rodzaju projektów, mówią mi jedno, że nie pomoże nam tworzenie kolejnych biur inwestora, jeżeli nie będzie aktywnej sprzedaży miasta, nie będzie promocji, nie będzie pomysłu na miasto, nie przyjdzie do nas żaden inwestor. Dlatego to są mrzonki, że pomoże nam tworzenie kolejnego biura. My mamy takie biuro, drodzy Kielczanie, jest ono w Urzędzie Miejskim i to nie przekłada się zupełnie na to, żeby do nas przychodzili inwestorzy. Jeżeli włodarz miasta, jeżeli osoby, które są w zarządzie miasta, nie jeżdżą na targi. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Proszę Państwa, to była runda piąta, runda szósta. Znajdujemy się w ringu, więc musimy troszeczkę podostrzyć tą naszą rywalizację. Wzajemne pytania przeciwników do przeciwników. Dwie tury. Każdy uczestnik zadaje pytanie temu, komu chce. Każdy może zadać pytanie dwóm rywalom. Pytanie maksymalnie 15 sekund. Odpowiedź maksymalnie minutę. Zaczynamy od Kamila Suchańskiego. Ja mam od Kamila Suchańskiego. Trzymajmy się scenariusza, pozwoli pan. Nie, no to co dostaliśmy, to miałem odpowiadać w następnej rundzie. Ja później, Agata, ale okej, nie ma problemu. Spoko. Dobra. Scenariusz jest scenariusz. To ja pytanie do... Mamy dwie Agaty, dwie kandydatki na prezydenta, panią Agatę Mariańską, panią Agatę Wojdę. Pytanie do pani Agaty Mariańskiej. Dlaczego na panią powinni wyborcy zagłosować, a nie na Agatę Wojdę? W czym pani jest lepsza? Jakie ma pani doświadczenie? Co ewentualnie by pani zrobiła albo czego nie zrobiła? Proszę bardzo. Czas start, jedna minuta na odpowiedź. Przede wszystkim nie jestem urzędową kandydatką. Nie pracowałam całe życie w urzędach. Wszystko, co mam, dorobiłam się wszystkiego własnymi rękami. Jestem kielecką przedsiębiorczynią. Nie prowadzę żadnych interesów z miastem. Nie podlegam żadnej partyjnej strukturze. Nie należę do żadnej partii. Chcę być prezydentem dla Kielczan. Nie chcę być prezydentem dla prezesa w Warszawie i chodzić na smyczy partyjnej. Dlatego, drodzy Państwo, moje doświadczenie zawodowe, tak jak już wspomniałam, to już może nie będę się powtarzać, w spółkach giełdowych, pozwala mi rozumieć biznes. Pozwala mi rozumieć, na czym polega miasto i jak trzeba z biznesem rozmawiać, żeby inwestorzy chcieli do nas przyjść, bo to jest teraz takie mocne słowo, inwestor, ale to przekłada się na wszystko, na drogi, na pracę. Dziękujemy bardzo. Teraz o zadanie pytania poprosimy panią Agatę Wojdę. Komu? Dziękuję. Mam pytanie do pana Adama Cyrańskiego. W 2019 roku, kandydując do Sejmu, obiecywał pan tereny inwestycyjne w Obicach i uzbrojenie. Minęło 5 lat, nic w tej sprawie się panu nie udało zrobić. Czy poważna jest po 5 latach ta sama obietnica, startując na prezydenta miasta Kielce? Chyba zapomniała pani, w jakiej byłem formacji. Byłem w formacji opozycyjnej, która nic nie mogła. W Kielcach było 3 posłów, 4 osób opozycyjnych i 10 z PiS-u. Lobbowałem na rzecz tego, aby te tereny zostały uregulowane stan ich prawny. Potrzebna była ustawa. Nie słuchali w PiS-ie moich propozycji. Natomiast co zrobili przez 8 lat? Po 8 latach wrzucili, doprowadzili do tego, że dopiero znalazły się pieniądze na drogę 74. Uważam, że droga 74 to wynikła przede wszystkim z mojego lobbowania w Sejmie, łącznie z tym, że byłem w grupach sejmowych, które zajmowały się tematem drogi 74. Także, pani Agato, przykro mi, moi koledzy z tej samej formacji również nic nie mogli. Wiecie Państwo, jaka była sytuacja polityczna. No i tyle w tym temacie. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o zadanie pytania pana Macieja Bursztejna. 15 sekund. Dziękuję bardzo. Ja również może do Adama. Adam, jesteś właścicielem firmy, spółek, które, przepraszam, ale
Jesteś właścicielem firm i spółek, które budują w Kielcach bloki i remontują ulice. I tak z czystej ciekawości, czy po wyborach, gdybyś został prezydentem, te firmy i spółki przestaną budować w Kielcach, a jeśli nie, to jak wyobrażasz sobie jako prezydent podejmowanie decyzji w ich sprawie? No bo to będzie, mogłoby to być trochę, no, ciężkie. Dziękuję bardzo. Prosimy o odpowiedź. Jedna minuta. Szanowni Państwo, znam ustawę o samorządzie lokalnym. Nie mogę być właścicielem tych spółek, więc tak czy inaczej mogę je sprzedać, przekazać sukcesję. Na pewno będę wyłączał się, jeżeli byłaby sukcesja, wyłączał się z jakichkolwiek decyzji związanych z tym. Natomiast nie mam z tym żadnego problemu. Także startując na prezydenta, znam prawo, wiem, jak należy postępować i postępowałem całe życie zgodnie z prawem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz o zadanie pytania poprosimy Marcina Chłodnickiego. Ja mam pytanie, szanowni państwo, do pana Adama, również Cyrańskiego. Panie Adamie, bardzo będzie pan tu eksploatowany, jak widać, tymi pytaniami, ale krótko. Przyszła kadencja to nie tylko, wiemy, wybory prezydenckie, ale również wybory do Rady Miasta. Jeżeli będzie w tej Radzie Miasta taki układ, wyborcy, wyborczyni o tym zadecydują, że mielibyśmy współpracować, to czy jest pan w stanie współpracować? Jeżeli nie, to dlaczego? Z Lewicą, a jeżeli tak, to też dlaczego? Prosimy o odpowiedź. Jedna minuta. Szanowni państwo, ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem z urodzenia, z wychowania, z wykształcenia liberałem. I będę współpracował z każdym, kto będzie działał dla dobra tego miasta. I będzie miał tak samo dobro Kielczan i Kielczanek w sercu. Także nie widzę problemu. Będę współpracował właściwie ze wszystkimi formacjami politycznymi, dlatego że jestem bezpartyjny, a jestem popierany przez Trzecią Drogę. Także dziękuję bardzo jeszcze raz formacji Trzeciej Drogi za poparcie na prezydenta miasta Kielc. Może pan zachować mikrofon, bo teraz będzie pana kolej, żeby się zemścić na współdebatujących. Proszę o zadanie pytania. 15 sekund. Komu? A to ja mam pytanie do pana Marcina, do pana Macieja Bursztajna. Panie Macieju, wprowadził pan Bogdana Wendę do ratusza, promował pan pomysły darmowej komunikacji w Kielcach, był pan w drużynie Kamila Suchańskiego. Ze wszystkich tych pomysłów się pan wycofał. Jaka jest pewność, że nie znudzi się pan Kielcami? Poprosimy o odpowiedź. Jedna minuta. Znaczy, wie pan co, ja się już dawno nie znudziłem Kielcami i powiedziałem, że ja to miasto wybrałem, bo ja tu wróciłem. Jeżeli chodzi o promowanie kogokolwiek, to ja już sobie to odpuściłem, dlatego robię swój komitet, nie mam zamiaru nikogo popierać i odpowiadać tylko i wyłącznie za swoje słowa. Ale generalnie, jeżeli wie pan, ja nie jestem człowiekiem, który ma problem z mówieniem i używaniem słowa przepraszam. Ja to ostatnio powiedziałem. Jeżeli pan na przykład się czuje z jakiegoś powodu urażony, to ja mogę to powiedzieć. Bo to jest akurat nietypowe w dzisiejszych czasach. Natomiast nie czuję takiej potrzeby. Pan Bogdan Wenta szedł do wyborów z fajnym programem, natomiast go nie realizował. W związku z tym ciężko było z człowiekiem się jakby dogadać i od razu przyszedł do opozycji. Myślę, że jakby wyczerpałem. Dziękujemy bardzo. Teraz o zadanie pytania poprosimy panią Agatę Mariańską. Ja mam pytanie do pana Marcina Chłodnickiego. Pan Marcin wspomniał tu o tanich mieszkaniach na wynajem. Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób zamierza to zrealizować w związku z tym, że miasto jest zadłużone i w katastrofalnej sytuacji finansowej. Bardzo bym prosiła, żeby pan odpowiedział konkretnie, nie takim politycznym żargonem, żeby ta minuta minęła. Dobrze? Proszę bardzo, jedna minuta odpowiedź. Szanowna pani Agato, żeby te mieszkania budować, potrzebne są pieniądze z budżetu inwestycyjnego. Każdy może powiedzieć, że trzeba zwiększyć pieniądze na budżet mieszkaniowy, oczywiście, ale warto wskazywać skąd. Ja bardzo odważnie mówię, że w Kielcach już jest czas na to, żeby zatrzymać finansowanie sportu zawodowego z budżetu miasta. Te pieniądze, te miliony, które są przekazywane właśnie na sport zawodowy, nie na promocję poprzez sport, ale konkretnie trafiają do kieszeni sportowców zawodowych, mogą być przekazywane na to, żeby budować w Kielcach mieszkania. Dziękujemy bardzo i przyszła pora na pana Marcina Stępieckiego. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do pani Agaty Wojdy. Była pani wiceprezydentem u Bogdana Wenty. Ponosi pani pełną odpowiedzialność za te dziesiątki absurdów, szalonych pomysłów i złych decyzji, które działy się w mieście. Więc mam do pani pytanie. Jakby pani mogła wskazać trzy takie największe porażki w tej kadencji, którymi jest już również pani obciążona. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Różnica jest taka, że prezydent ponosi pełną odpowiedzialność za rządy, które sprawuje w każdym mieście, w każdej gminie i w każdej małej ojczyźnie. Wiceprezydent ma konkretne obszary programowe, obszary tematyczne, za które odpowiada i myślę, że pan jako wnikliwy radny dokładnie wie, za które obszary odpowiadałam. Zresztą przy odchodzeniu z urzędu podsumowałam w każdym z tych obszarów bardzo precyzyjnie swoje działania. I odnosząc się do pana pytania, za które rzeczy z zakresu swoich działań, swoich obowiązków i swoich zespołów ludzkich się wstydzę? Za żadne. Z każdego jestem bardzo dumna. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zdecydowanie podnieśliśmy temperaturę, a będzie jeszcze goręcej, ponieważ pora na rundę drugą pytań do kontrkandydatów. No i piłka ponownie po stronie pana Kamila Suchańskiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tu widzę, że jakieś prawo serii jest, tak? Dobrze, to do Agaty Wojdy, do pani Agaty Wojdy. Kategoria nie światopogląd, nie ideologia, tylko kategoria, która mieszkańców powinna interesować, czyli kategoria ekonomia. Łączne zadłużenie naszego miasta na koniec ubiegłego roku wyniosło blisko 1,2 miliarda złotych. O ile milionów złotych zmieniłyby się koszty odsetkowe w skali roku, zakładając, że cały dług miasta oparty jest na stropie WIBOR, która spadłaby o 2,5 punktu procentowego. Pani Agato, bardzo prosimy o odpowiedź. Ja bardzo się cieszę, że pan pyta o konkrety, bo to znaczy, że organizacja, która wspiera pana w tych wyborach, czyli Konfederacja, w której jest pan z koalicji, także do sejmiku, nie będzie fundować mieszkańcom naszych miast uchwał, które pozbawiają nas realnie środków unijnych. I to jest bardzo dobra wiadomość. Dość ideologii w samorządach i to jest taki gorący, serdeczny apel do pana i pana środowiska prawicowego, z którym pan idzie do wyborów. Pytanie, które mi pan zadał... ma charakter szkolny, może studencki. Jeżeli da mi pan kalkulator i możemy siąść i to rozłożyć na czynniki pierwsze, bardzo chętnie, ale kompletnie nie o to chodzi w zarządzaniu miastem. I myślę, że ma pan pełną świadomość, że w zarządzaniu miastem nie cenna jest wyliczanka, tylko cenne są inne umiejętności, które bez wątpienia posiadam. Dziękuję bardzo. To może pani zachować mikrofon, bo teraz pani kolej. Proszę bardzo, teraz pora na panią Agatę Wojdę. Do kogo pytanie? To już na stojące. Mam pytanie do pana Marcina Stępniewskiego. Coraz częściej liderzy pana partii kwestionują członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jak sobie pan wyobraża rozwój naszego miasta bez środków unijnych? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie, natomiast do nas ono zawiera niewłaściwą tezę. Liderzy mojej partii nie kwestionują członkostwa w Unii Europejskiej. Ja tym bardziej nie kwestionuję członkostwa w Unii Europejskiej, więc to pytanie zawiera niewłaściwą tezę, więc ciężko mi się do niego odnieść. Ale odpowiem pani na to, co pani wcześniej powiedziała. Jeśli jest pani dumna z takich rzeczy jak park pomiędzy jezdniami, jak umarzanie kart dla Enelisu, to pozostaje im pogratulować. Dziękuję bardzo. A teraz kolej na pana Macieja Bursztajna. Panie Macieju, bardzo prosimy. Dziękuję. Ja mam pytanie do Kamila Suchańskiego. Kamil, to nie jest pytanie złośliwe, tylko z troski o miasto. Kamil, jesteś w ciągłej kampanii od 10 lat. Teraz próbujesz wygrać pod płaszczykiem bezpartyjności. Do sejmiku, do parlamentu, do Rady Miasta, z poparciem raz Lewicy, raz Koalicji, dzisiaj z Konfederacją. Gdzie Lewica, gdzie Konfederacja? Jakie są twoje poglądy? Ludzie zasługują na prawdę. Z czego to wynika? Czy to z rządzy władzy? Dziękujemy bardzo za pytanie. O odpowiedź poprosimy pana Kamila Suchańskiego. Jedna minuta, bardzo proszę. Wiesz, Maćku, to na moich plecach zostałeś radnym i na radnym też na plecach Bogdana Wenty. Ale wiesz, mieszkańcy są ci wdzięczni za twoją ciągłą obecność na sesjach Rady Miasta, o wiele innych rzeczy, to prawda?
Natomiast jeśli chodzi ci o Konfederację, tutaj nie wiem, razem z koleżanką sobie możecie ręce podać. Natomiast proszę Państwa, prezydent Kielc ma być nie prezydentem Konfederacji, PiSu, Platformy Obywatelskiej. Prezydent Kielc ma być prezydentem wszystkich Kielczan. Wszystkich Kielczan. Niezależnie od poglądów, od ideologii, od światopoglądu. Tak, ale przede wszystkim prezydent powinien znać ekonomię, bo w przeciwieństwie do Agaty Wojdy, ja bym na to pytanie szybko odpowiedział, to jest 30 milionów złotych. 2,5% z miliarda i 0,2 naprawdę to jest 30 milionów. Jak prezydent może zarządzać budżetem, jak może planować inwestycje, skoro nie zna podstawowych zasad matematyki? Nie da się w ten sposób zrobić. Czyli co? Usłyszy, przeczyta w Pulsie biznesu, że stopy wzrosły albo stopy spadły i nie wie, jaki to będzie miało wpływ na budżet miasta. Dla mnie dramat, ale okej, mam inne podejście. Ja podchodzę do tego ekonomicznie. I... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jako kolejne pytanie zadaje Marcin Chłodnicki. Bardzo prosimy. Ja mam pytanie do pani Agaty Wojdy. Jesteśmy po imieniu, więc też powiem Agata. Współpracowaliśmy wiele w samorządzie, kiedy byliśmy radnymi, ale też później faktycznie jako wiceprezydenci. Przypomnę, że dobrze nam poszło chyba z in vitro dla Kielc, program, który funkcjonuje i przynosi mnóstwo korzyści dla rodzin, dlatego że rodzą się dzieciaki po prostu, nowe Kielczanki i nowi Kielczanie. Powiedz, z których z tych elementów tej naszej współpracy jesteś najbardziej zadowolona z tego, co w tym czasie dla Kielc zostało zrobione? Dziękujemy bardzo za pytanie. Minuta na odpowiedź. Poproszę. Dzięki Marcinie. Faktycznie in vitro powinno być naszym powodem do dumy. I naszych, którzy to inicjowaliśmy, ale też wszystkich radnych, którzy za tym głosowali. Niektórzy to blokowali, ale myślę, że można to wybaczyć, bo rodzą się dzieci dzisiaj i to jest ogromna radość. Jeśli chodzi o rzeczy, za które ja odpowiadałam w urzędzie, odpowiedziałam Marcinowi Stępnickiemu. Za wszystkie z nich, ich realizację jestem bardzo dumna. Przypomnę, to komunikacja publiczna, to zażegnanie kryzysu śmieciowego, to zwiększenie talonów na kastrację i czipowanie zwierząt. Ale myślę, że bardzo ważnym obszarem, bardzo często niedocenianym, jest usprawnienie działalności urzędu tak, żeby mieszkańcom było łatwiej. Brak kolejek w Wydziale Komunikacji, świetny system elektronicznego umawiania się. Chcemy robić cyfrowy urząd. Drugi element, Wydział Spraw Obywatelskich. Kilka tysięcy numerów PESEL wydanych uchodźcom ukraińskim. Bez konfliktu, z niewielkimi kolejkami. Przyjęliśmy ich po przyjacielsku, także załatwiając szybko procedurę. A teraz pałeczka przejdzie do pana Adama Cyrańskiego. Proszę bardzo. Poprosimy o pytanie. Ja mam pytanie do pana Marcina Stępnieckiego. Pana doświadczenie zawodowe ogranicza się do prowadzenia małego sklepu internetowego ze słabymi wynikami. Karierę zawodową zawdzięcza pan członkostwu w PiS. Jak z tak marginalnym doświadczeniem zawodowym chce pan zarządzać miastem, które ma 1,7 mld złotych budżetu? Jestem bardzo ciekaw. Dziękujemy za pytanie, poprosimy o odpowiedź. Bardzo dziękuję panie Adamie za to pytanie. Pańskie doświadczenie samorządowe wynosi zero. Nie był pan miesiąca w samorządzie i samorząd to jest coś zupełnie innego niż biznes. Samorząd to jest coś zupełnie innego, ale nie, niech mi pan nie przerywa. Samorząd to jest coś zupełnie innego niż biznes. Ja mam dokładnie takie same doświadczenie. Niektórzy może trochę dłuższy pan Marcin Chłodnicki, pani Agata Wojda w samorządzie, jak wszyscy tutaj kandydaci. A wiecie kto ma najkrótsze? Pan Adam Cyrański, który nie spędził miesiąca w samorządzie i pojawia się w naszym mieście tylko i wyłącznie wtedy, jak jest kampania wyborcza, jak był w Sejmie, to nie było go przez kilka lat, pojawiła się kampania wyborcza, pojawiły się wielkie billboardy. Teraz znów pojawiła się kampania wyborcza, pojawiają się wielkie billboardy w całym mieście. A co pan zrobił dla naszego miasta tak konkretnie? Dziękujemy bardzo. Zbliżamy się powoli do końca rundy. Jako kolejne pytanie zada pani Agata Mariańska. Bardzo prosimy. Ja mam pytanie do pana Kamila Słuchańskiego. Chciałabym pana zapytać o to, czy umie pan grać w drużynie, bo doświadczenia z kierowaniem Radą Miasta budzą moje takie wątpliwości i chciałabym jako Kielczanka zapytać, no, czy pan umie grać w zespole? Poradzicie sobie państwo? Nie, dobrze, proszę bardzo. Dobrze. Czy ja umiem grać w zespole, to mieszkańcy ocenią. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej. Gdybym nie umiał grać w zespole, to bym nie zbudował tak świetnej drużyny, która ze mną idzie do Rady Miasta. Także Marcin Solakiewicz, jedynka z centrum. Kamil Kamiński, jedynka z piątego okręgu. Dawid Lawicki, jedynka z czwartego okręgu. Darek Kisiel, nasza taka
jedyneczka, tak naprawdę dwójka z okręgu numer 3, Jacek Kiop z okręgu numer 2. Mogę wymieniać, to jest naprawdę duża koalicja na rzecz mieszkańców Kielc. Natomiast jeśli jest budowana koalicja, która się zbudowała przeciwko mnie, a tak naprawdę za podwyżkami sobie diet, a to nie, to ja w takie nie wchodzę koalicję. Dziękujemy bardzo. I jako ostatni w tej rundzie pytanie zada pan Marcin Stępniewski. Bardzo proszę. Oddajemy głos. Bardzo dziękuję. Miałem nie zadawać już pytań panu Adamowi, ale jednak na tą zaczepkę odpowiem. Panie Adamie, mam pytanie następujące. Powiedział pan, że pozbędzie się pan tych biznesów. Mówił pan o sukcesji. Natomiast czy dla pana będzie to etyczne, że na przykład pana rodzina będzie prowadziła jakieś biznesy w Kielcach, pan będzie prezydentem i jednocześnie będzie pan czerpał z tego benefity, bo jest pan beneficjentem rzeczywistym wielu firm, które realizują w Kielcach budowy dróg czy inwestycji deweloperskich. Także czy będzie to dla pana etyczne? Dziękuję. Poprosimy o odpowiedź. Dziękuję bardzo za pytanie. Może odpowiem tak. Pański mentor polityczny Antoni Macierewicz byłby z pana dumny z pańskich teorii spiskowych. Także odpowiem panu również na to pytanie, że przede wszystkim nie będę beneficjentem rzeczywistym tychże spółek, będąc prezydentem. I na pewno nie będę tak postępował, jak postępowali pańscy koledzy, rozdając na lewo i na prawo różnego rodzaju dotacje, wsparcia. Mamy najlepszy przykład tutaj z terenu. 120 milionów za projekty fotowoltaiczne, które nigdy się pewnie nie zrealizują. Także jest wiele rzeczy do rozliczenia w pańskiej formacji politycznej. Także ja bym się naprawdę proponował, żeby się pan zajął sobą i swoją formacją polityczną, a nie zaduszał mi czegokolwiek. Dziękujemy bardzo. Bo jestem bardzo etyczny. Dziękujemy. Szanowni Państwo, to koniec rundy szóstej, a w siódmej fazie zadamy pytania od widzów i czytelników, które padły między innymi w mediach społecznościowych. Na odpowiedź tradycyjnie będą Państwo mieli minutę. Jeszcze dodam, że padło między innymi za pośrednictwem telewizji Świętokrzyskiej czy też Echa Dnia ponad 200 pytań, jednak ponad 50% z nich dotyczyło tych samych problemów, dlatego też pozwoliliśmy sobie sformułować pytanie zbiorcze i zadać je wszystkim kandydatom. I to pytanie jest następujące. Jak Państwo widzą przyszłość trzech kieleckich marek, czyli Korony Kielce, Industrii Kielce i Targów Kielce? Przypomnę, że na odpowiedź każde z Państwa ma minutę, a zacznie pani Agata Wojda, Koalicja Obywatelska. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo z marszu. To dwie podobne marki, ale właściwie to trzy różne marki, dwie sportowe, dlatego podobne. Jeśli chodzi o Koronę Kielce, ja wiem, że to jest bardzo duża wartość, jeśli chodzi o takie poczucie tożsamości Kielczan. Na to jest moje stanowisko, jest tutaj absolutnie jasne. Powinniśmy spółkę wycenić i zrobić wszystko, żeby znaleźć kupca, który będzie z prywatnych pieniędzy utrzymywał Koronę Kielce, a jednocześnie jako miasta wspierać samą nazwę i markę, na ile nas stać, ale przede wszystkim inwestycja w sport młodzieżowy. Industria nie jest własnością miasta Kielce, jest klubem prywatnym, natomiast także ogromną wartością sentymentalną. Na podobnych zasadach, jeżeli stać miasto na to, żeby wspierać na wydatki promocyjne, absolutnie tak. Targi Kielce, i ja się w tej sprawie już wypowiedziałam, targi stoją dzisiaj przed ogromnym, największym wyzwaniem od dekady. Muszą inwestować, żeby uciekać konkurencji. Nie gonić ją, uciekać, bo to konkurencja goni Targi Kielce. Na pewno trzeba zostawić wypracowane zyski w formie dywidendy, żeby Targi Kielce mogły zainwestować w nową halę wystawienia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To samo pytanie o kieleckie marki i pan Maciej Bursztajn. Dziękuję bardzo. Wszystko, co ma w nazwie Kielce, jest bliskie mojemu sercu i należy do tego podchodzić zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, ale również pragmatycznie. Jeżeli chodzi o emocje, no to wiadomo, że chcemy, żeby kieleckie kluby grały w najwyższej klasie rozrywkowej, żeby godnie reprezentowały nas na arenie międzynarodowej. Znalezienie inwestora w Koronie, żeby on był całkowitym udziałowcem, nigdy nie wykluczy tego, że jednak miasto będzie musiało coś dopłacać do tego, żeby Korona grała w ekstraklasie. Chodzi o to, żeby to było dopłacanie na określonych zasadach i nie na zasadzie kroplówki finansowej, do której klub jest podpięty cały czas. Więc jakby zgadzam się z Agatą, że ten kierunek, ale nie łudziłbym się, że przestaniemy dopłacać. Jeżeli chodzi o industrię, klub zasługuje na to, żeby finansować ich sukcesy.
jeżeli chodzi o Targi Kielce, absolutnie perła w koronie wszystkich naszych spółek. Należy absolutnie zostawiać ją, nie zabierać dywidendy z tej spółki, pozwolić jej się rozwijać, ponieważ tam potencjał prostowy jest wciąż ogromny. Teraz czas na wypowiedź dla pana Marcina Chłodnickiego. No to już można tutaj. Zacznę od końca, czyli od Targów Kielce, bo Targi Kielce są najważniejsze. Chyba również najważniejsze dla całej gospodarki, bo dzięki Targom Kielce funkcjonuje szereg firm dookoła, w samych Kielcach, ale i w regionie. To jest bardzo wielka wartość. Targi Kielce powinny posiadać po pierwsze zdolność do tego, żeby własny zysk inwestować w przyszłość po to, żeby nadal być liderem na rynku i przede wszystkim powinny mieć ten kapitał także, żeby zaciągać kredyty, lewarować kolejne inwestycje i tą pozycję lidera utrzymywać. Sport zawodowy Korona Kielce nie powinna być na garnuszku miasta. Pieniądze, które są przekazywane na ten cel, powinny być naprawdę na bardziej inne, bardziej potrzebne rzeczy przekazywane. Korona Kielca powinna być w rękach prywatnego inwestora. To nie samorząd jest od tego, żeby finansować wysokie pensje piłkarzy. Oczywiście, nawiązując tutaj do industrii, kluby są wartością, która może też nieść markę, ale ewentualne można od nich kupować tylko i wyłącznie usługi promocyjne i to w kwocie tylko i wyłącznie takiej, w jakim danym momencie miasto Dziękujemy bardzo. Kieleckie marki. Jak na ten temat zapatruje się pan Adam Cyrański? Szanowni Państwo, nie godzę się na szantaż polityczny tuż przed wyborami. Mamy trzy różne marki, które są w trzech różnych sytuacjach. Jeżeli wypowiadałem się na temat Korony, pierwszą rzeczą chciałbym ten klub przekazać kibicom, czyli finansowanie socjo ze wsparciem miasta, ale w taki sposób, żeby miasto śledziło swoje pieniądze, czyli pieniądze mają iść na promocję. Jeżeli chodzi i na sport młodzieżowy, to jest jakby rola miasta. Jeżeli chodzi o industrię, to jestem zdziwiony. Industria kupiła ten klub za złotówkę, a pierwsze, co robi nowy właściciel, powinien spłacić długi. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o Targi Kielce, bez dwóch zdań, najlepsza marka promująca miasto z ciekawymi i wspaniałymi imprezami, które wpływają na rozwój miasta poprzez rozwój hotelarstwa, restauratorów, usług, kultury. Wszystko, co jest związane z tkanką żywą, jaką jest miasto w usługach. Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy pytanie, jaką widzą Państwo przyszłość dla trzech kieleckich marek Korony Kielce, Industrii Kielce i Targów Kielce. A teraz z tym pytaniem zmierzy się pani Agata Mariańska. Bezwzględnie Targi Kielce powinny zachować swoje zyski, żeby mogły zainwestować w nowe hale, żeby mogły przynosić Kielcom w przyszłości konkretne przychody. Bez rozwoju wiadomo, że nic się nie zdarzy i Targi przegoni Targi konkurencja. Więc tu niewątpliwie jest to spółka, która wypracowuje te zyski i te zyski powinna przeznaczać na inwestycje. Jeżeli chodzi natomiast o dwa kluby sportowe, są one bardzo bliskie sercu Kielczan, natomiast finansowanie tych klubów jest mocno niekorzystne i dla miasta, i dla tych klubów. Dlatego pomoc w znalezieniu inwestora, który będzie finansował tak Koronę, bardzo pomogłoby właśnie temu klubowi. Ale jednocześnie trzeba zagwarantować Koronie, że zostanie w Kielcach, że nowy właściciel nie wyprowadzi klubu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Następny w kolejności jest pan Marcin Stępniewski. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to pierwszy konkret. Z Targów Kielce, gdy zostanę prezydentem, nie będą wypłacane dywidendy, które są przejadane przez miasto. Niestety te środki regularnie są wypłacane i regularnie trafiają na bliżej nieokreślone cele. To jeśli chodzi o Targi Kielce. Jeśli chodzi o Koronę i inne kluby sportowe, to zasługują one na znacznie więcej niż ta hucpa polityczna, która wokół nich się tworzy, niż ta awantura polityczna, która w nich się tworzy regularnie, gdy wnioskują o pieniądze do miasta. Przede wszystkim będziemy chcieli, żeby wynik sportowy i wynik marketingowy przekładał się na finansowanie zarówno Korony, zarówno Iskry Kielce, żeby wynik sportowy i wynik marketingowy był wskaźnikiem do konkretnych kwot, które będziemy mogli inwestować w klub. Ale jest trzeci aspekt. Korona Kielce zasługuje na poważnego, prywatnego inwestora. Nie mówię, że w 100%, bo to będzie bardzo ciężko, ale na pewno takiego poważnego, prywatnego inwestora trzeba znaleźć. Jeśli zostanę prezydentem, będę rozmawiał z trzema panami biznesmenami. Dziękujemy bardzo. Jako ostatni z tematem kieleckich marek zmierzy się pan Kamil Suchański.
Dziękuję bardzo. Pytania rzeczywiście zaczynają być wreszcie konkretne. Jeśli chodzi o targi Kielce, to cóż, no targom Kielce nie należy przede wszystkim przeszkadzać. Jeśli nie będziemy im przeszkadzać, a pomożemy w sfinansowaniu chociażby budowy hali, znalezieniu dodatkowych dotacji czy subwencji rządowych, to myślę, że sobie targi poradzą. Targom naprawdę potrzebny spokój. Widać po wynikach, wyniki rosną. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, 17 milionów złotych brutto zysku. Gratuluję, panie prezesie. Nie ma co. Jeśli chodzi o Koronę. Korona i Vivę, i Iskra tak naprawdę teraz, no to bardziej skomplikowany temat, natomiast ja jako prezydent i nie tylko kibic, czy taki powiedzmy tutaj kandydat, który sobie startuje i okazjonalny kibic, który z troską mówi o Koronie, tylko rzeczywiście tą Koronę, Iskrę mam w sercu od wielu lat. Ja nie pozwolę, żeby kluby przestały istnieć na naszej mapie. Nie pozwolę na to, aby środki były szarpane z budżetu miasta. Te środki mają być wpisane do budżetu miasta i nie co roku ma być odbywać się dwie, trzy dyskusje o tym, czy dodatkowo potrzebny milion. Dziękujemy bardzo. Środki mają być. Dziękujemy. Dziękujemy państwu. Teraz zapraszam państwa na drugą rundę pytań, żeby było ciekawiej. Teraz każdy z uczestników naszej debaty losuje jedno pytanie spośród tych, których zadali czytelnicy. Teraz wystąpię w roli hostessy. Proszę bardzo. O tak. Zobacz, Ola, panowie sobie i panie bardzo sobie sami sobie poradzą. Teraz tylko trzeba. Tak, teraz tylko trzeba przenieść. Współpraca buduje. Może wszystkich ich na prezydenta jednego wspólnego. To by było dopiero. I ostatnie pytanie dla naszego kandydata i proszę bardzo. Każdy z kandydatów debaty ma pytanie i teraz bardzo bym prosił od pana Adama Cyrańskiego. Proszę nam przeczytać pytanie, a mierzymy czas 1 minutę od końca czytania pytania. Jak pan chce poprawić stan nawierzchni dróg w mieście? Doskonałe pytanie. A mianowicie przede wszystkim powołam zespół, dwa zespoły i podzielę Kielce na dwie części, aby w ciągu 3 miesięcy zinwentaryzowali drogi do remontów i żeby zrobili to specjaliści. Każda droga jest inna, jest szereg problemów z sieciami, ze wszystkim. Natomiast żeby to mogło się dalej toczyć, przede wszystkim należy podnieść budżet na remonty. Dzisiaj ten budżet wynosi około 3,5 miliona złotych, natomiast budżet przynajmniej powinien roczny być 15 milionów, żebyśmy w cyklu co roku mogli jak największą ilość dróg wyremontować. Także to musi być zapisane w budżecie według określonego planu. Nie można po prostu tu jakby obcinać pieniędzy na to. Tak samo należy wprowadzić również nowe technologie remontów, które są droższe, ale starczają na dłużej. Ale natomiast wszyscy się boją wprowadzania nowych technologii. Dziękujemy, panie Adamie, dziękujemy. Jako drugą o odpowiedź poprosimy panią Agatę Mariańską i o przeczytanie pytania. Centrum Kielc i ulica Sienkiewicza to kilkaset pustych lokali. Jaki ma pani plany na ożywienie Centrum Kielc? Proszę państwa, to jest bardzo dobre pytanie. Ja pracowałam w branży jako dyrektor handlowy branży hotelarsko-gastronomicznej i dobrze wiem, że na całym świecie po centrum chodzą głównie turyści. Nie mieszkańcy. Chociaż blisko mojego serca są peryferia, to powiem tak, jeżeli chodzi o centrum Kielc, należy przede wszystkim sprowadzić tutaj turystów, czyli rozwój turystyki. To, co już mówiłam, promocja miasta, to jest raz. Dwa, budzimy tą Sienkiewkę co roku i ona jest nieożywiona. Trzeba zrobić odpowiednią promocję w postaci różnego rodzaju imprez o zasięgu ogólnopolskim, ogólnoświatowym, ale przede wszystkim kluczem do tego, żeby do nas przyjeżdżali turyści, jest to, że muszą się najpierw ludzie o nas dowiedzieć, muszą się dowiedzieć o tym, jakie mam walory miasto, ile u nas można zwiedzić. Dziękujemy, dziękujemy. No to bardzo proszę. Kolejny kandydat i kolejne pytanie. Bardzo dziękuję.
Kieleckie targowisko jest w stanie tragicznym. W każdej mniejszej miejscowości place targowe wyglądają znacznie lepiej niż w Kielcach. Czy ma pan plan na organizację i rewitalizację targowiska? Szanowni państwo, mieszkam niedaleko kieleckich bazarów i faktycznie ich stan nie przystoi miastu wojewódzkiemu w XXI wieku. Ich stan jest naprawdę dramatyczny i gdy rozmawiam często z kupcami, to jest podstawowy problem kieleckich bazarów. Nie opłaty, nie inne problemy, tylko to, że wygląda to targowisko jak w latach 80. Gdy zostanę prezydentem Kielc, podejmę wspólne działania razem z zarządcą tego targowiska, żeby pozyskać środki zewnętrzne na jego rewitalizację. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaka powinna zadziać się w naszym mieście, w tym obszarze naszego miasta, ponieważ nie może być tak, że w stolicy województwa, na targowisku miejskim, z którego korzystają tysiące Kielczan i tysiące przyjezdnych, wygląda ono niczym z ciemnych lat 80. Dziękujemy bardzo. O przeczytanie pytania i o odpowiedź na nie poproszę teraz Kamila Słuchańskiego. Dziękuję. Jaki ma pan, pani plan na Plac Wolności? Sprawa prosta, ja o tym już wielokrotnie mówiłem w kampanii wyborczej. No przede wszystkim trzeba podjąć realne działania, aby sprawdzić, czy rzeczywiście nie da się tego parkingu podziemnego tam wybudować, bo miasto wprost z własnego budżetu rzeczywiście tych środków nie ma. Ale trzeba podjąć realne działania w poszukaniu inwestora, w partnerstwie publiczno-prywatnym na przykład, a nie takie rzeczy, które się dzieją od 10 lat, że chcemy tam zrobić parking, a w zasadzie nic z tym nie robimy. I wygląda Piłsudski, który stoi tam na pomniku, jakby był po prostu cieciem na parkingu. Tak nie może być. Trzeba zrobić porządek z płytą Placu Wolności. Trzeba to szybko uporządkować. Czyli jeżeli w ciągu kilku miesięcy nie uda się znaleźć realnego inwestora, który będzie prognozował, że uda się wykonać parking podziemny, wtedy zrewitalizować płytę Placu Wolności na podstawie tych wniosków, które są złożone. Bo jak wiemy, Unia Europejska zgadza się tylko na zagospodarowanie terenu placu bez parkingu podziemnego. Dziękujemy bardzo. O przeczytanie pytania i o odpowiedź na nie poprosimy teraz Agatę Wojdę. Czy miasto powinno pełnić rolę kulturotwórczą? Jeśli tak, to jakie działania powinny podjąć Kielce, żeby stać się na tym polu atrakcyjniejszym miejscem? Kultura w samorządzie to nie jest obszar, na którym miasto będzie zarabiać. Nie będzie zarabiać pieniędzy, ale zarabia coś znacznie ważniejszego. Zarabia budowanie kapitału społecznego, integrowanie ludzi i odpowiada na takie wyższe potrzeby ludzkie. Kultura stawia nasze miasto na wyższym poziomie. Bardzo często kultura faktycznie definiuje miasto wojewódzkie. I ta kultura związana z rozrywką na wysokim poziomie i ta kultura takiego wyższego, uduchowionego rzędu. Ja bardzo chcę podziękować wszystkim kieleckim instytucjom kultury i wielu pasjonatom, którzy tam pracują, którzy mimo czasem braku pieniędzy mają w sobie tyle miłości do naszego miasta, że robią kulturę na dobrym poziomie. Kultura musi międzysieciować, między sobą integrować. Bardzo mi się marzy, żeby w kulturze wystarczało pieniędzy, żeby ludzie się czuli usatysfakcjonowani. I bardzo bym chciała, żeby kultura wychodziła dziękujemy z instytucji bardzo, na ulice naszych dziękujemy. Miast. Panie Maćku, poproszę. Dziękuję panu bardzo. Pytanie brzmi, parkowanie w centrum to wielki problem. Jak zamierza pan go rozwiązać? No, my oczywiście w przyszłym tygodniu przedstawimy na konferencji, w których miejscach widzielibyśmy parkingi. Takich miejsc jest 4 w naszej wizji. Absolutnie pod parkiem, pod Placem Wolności musi powstać parking podziemny. Wszystkie parkingi podziemne, które zaproponujemy, to będą, obiecuję, że będą budowane w takiej technologii, żeby przy okazji one spełniały funkcję schronu, bo z tym wiemy, że jest olbrzymi problem w Kielcach. Musimy również przy okazji zadbać o bezpieczeństwo Kielczan. Natomiast, przepraszam. No tak, i to jest akurat coś, co powinno być finansowane idealnie w partnerstwie publiczno-prywatnym, bo na przykład w Warszawie firma Mota Engil, portugalska, właśnie oddaje pod Placem Powstańców w zamian za koncesję, że będzie po prostu pobierała opłaty z tego parkingu przez lat 30, z tego co pamiętam, ale ona sfinansowała. Warszawa nie dołożyła złotówki nawet do tego. 86 milionów kosztował parking, im się to opłaca. Dlaczego mają się nie opłacać w Kielcach? Oddychamy tym samym powietrzem, co warszawiacy. Róbmy dokładnie, czerpmy z dobrych wzorców. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę, panie Marcinie, o przeczytanie pytania i o odpowiedź na nie. Już. Rynek przechodzi rewitalizację.
Stracą być może na tym restauratorzy, którzy będą mieć mniejszą powierzchnię na ogródki letnie. W jaki sposób miasto może to wynagrodzić, a być może chce pan, pani przywrócić rynek do stanu sprzed zielonej rewitalizacji. Od końca zacznę. Nie, uważam, że to dobrze, że w mieście jest więcej zieleni, że to dobrze, że również rynek z tej przysłowiowej patelni robi się miejscem nieco zazielenionym i wręcz uważam, wbrew pozorom, dzięki temu więcej osób wręcz w tym centrum miasta będzie z przyjemnością przebywać, zwłaszcza w te upalne dni. Ale oczywiście przedsiębiorcy muszą też na tym korzystać. Mój plan jest taki, żeby zwiększyć ilość wydarzeń, eventów w centrum miasta, dzięki czemu właśnie przez centrum miasta będzie przewijało się więcej gości. Ale też, szanowni państwo, mamy zapisany już praktycznie do remontu Plac Wolności. Tam może być też miejsce, w którym restauratorzy, również ci z rynku, mogą zainwestować, dlatego że po remoncie w Wiśle będzie to równie atrakcyjne miejsce. I jeszcze jedna taka rzecz, gdyż uważam, że do rewitalizacji, do stworzenia infrastruktury właśnie między innymi pod gastronomię, pod takich przedsiębiorców jest również Kielecki Zalew. Tam również będzie nowa, tam również może być nowa płaszczyzna do tego, żeby tego typu biznesy prowadzić. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, tym oto sposobem dotarliśmy do finałowej 8 rundy naszej debaty. Na zakończenie poprosimy wszystkich naszych kandydatów o wygłoszenie swoistego exposé, przedstawienie głównych założeń swoich programów wyborczych, na co każdy będzie miał 2 minuty. I tym razem kolejność zostanie wyłoniona w drodze losowania, także tym razem, Darku, poproszę cię o przejęcie roli hostessy. Panowie i panie, od której strony mam zacząć? Jakaś preferencja? Proszę bardzo. Tak jest. Ostatni będą pierwszymi. Proszę bardzo. Już mamy 1 wyłonioną. Kolejność już mamy, Olu. Tak, już troszeczkę podglądam, także stąd wiem, że pierwszą osobą, która wygłosi nasz exposé, będzie pan Marcin Chłodnicki. Zapraszamy na scenę. Mikrofon jeszcze poprosimy. Tak jest, 2 minuty. Dziękuję. Szanowni państwo, kandyduję przede wszystkim dlatego, że od zawsze chcę zmieniać nasze miasto na lepsze. Staram się to robić wspólnie z mieszkańcami. Tak jak już tutaj powiedziałem, dla mnie najważniejszą rzeczą są lepiej płatne miejsca pracy w Kielcach, bo od tego zaczyna się wszystko i dzięki temu życie może być bardziej komfortowe i dla tych młodych ludzi, którzy będą zakładać rodziny, ale też dla seniorów. Może zadajecie sobie pytanie, dlaczego akurat Chłodnicki, tak? Czym się różni od innych? Ja przede wszystkim, szanowni państwo, dość dużo lat przepracowałem i w administracji publicznej, w związku z czym mam tą bazę, z którą płynnie wchodzę w zarządzanie miastem. Miałem też własną firmę, poprowadziłem własną działalność, dużo działałem w NGO-sach. Ze stowarzyszenia tak naprawdę trafiłem do samorządu. Szanowni państwo, potrzebna będzie w przyszłej Radzie Miasta większość. Ja też dlatego chciałbym państwa bardzo o to prosić, żeby jeżeli decydujecie się oddać głos na mnie, oddajcie też głosy na kandydatki i kandydatów z Lewicy. My, szanowni państwo, chcemy włączyć was w te zmiany, które nadchodzą. Chcemy, żebyście byli ich częścią, tak żebyśmy poczuli ich pozytywne efekty już zaraz po wygranych wyborach samorządowych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z tego, co mi się udało podejrzeć, to Marcin Stępniewski wylosował 2. Zapraszamy. 2 minuty. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, Kielce to miasto, w którym się urodziłem i które po prostu szczerze kocham. Kielce to miasto, w którym chcę się zestarzeć i Kielce to miasto, w którym chciałbym, żeby mieszkały moje dzieci, gdy dorosną. Natomiast niestety obawiam się, że nie podejmą takiej decyzji, jeśli Kielce będą wyglądały tak, jak wyglądają dzisiaj. Dlatego kandyduję, żeby to zmienić. Kandyduję, żeby w Kielcach można było jeździć po prostych drogach. Kandyduję, żeby w Kielcach przedsiębiorcy byli traktowani priorytetowo. Kandyduję, żeby Urząd Miasta był w końcu dla mieszkańców w pełni dostępny i przyjazny i żeby w urzędzie szybko sprawy były rozwiązywane. Kandyduję dlatego, że mam dość tego, co dzieje się w naszym mieście przez ostatnie lata. Niestety część z kandydatów na prezydenta również za to odpowiada. Mam dosyć patrzenia, jak nasze Kielce, nasze miasto stacza się, jak nasze miasto się wyludnia i jak nasze miasto zmierza po prostu, jak nasze miasto
tu Maciek już użył takie określenia, się powiatyzuje. Dlatego kandyduję... Przepraszam. Ktoś mnie tam wytrącił z tyłu. Przepraszam Państwa najmocniej. Dlatego właśnie kandyduję, żeby to zmienić. Przedstawiam Państwu każdego dnia nową wizję Kielc na kieleckich ulicach, na kieleckich osiedlach i bardzo proszę o głos 7 kwietnia zarówno na mnie, ale jak i na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są tutaj dzisiaj tłumnie razem z nami. Dziękujemy bardzo. Jako trzeci swoją wizję przedstawi pan Adam Cyrański. Szanowni Państwo, każdy z nas ma swoje miejsce na ziemi. Moje to Kielce. Można powiedzieć, że Kielce mam we krwi. I zależy mi bardzo, bardzo mi zależy na tym, aby Kielce stawały się każdego dnia piękniejszym miastem, by powstawały nowe miasta, miejsca pracy, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, żeby było można wszędzie dojechać, no i żeby nam się tu dobrze żyło. A no oczywiście, każdy, kto zechce tu zostać, zostanie w Kielcach, kim chce. Ja, Adam Cyrański, wiem, jak to zrobić. Wiem. Mam doświadczenie, wiedzę i pomysł na Kielce. W trudnych chwilach każdy jest pesymistą. Ja jestem optymistą. Widzę szklankę napełnioną do połowy. Widzę całą szklankę. W trudnych czasach łatwo jest narzekać, ale to taka nasza cecha narodowa. Ale czas to zmienić. Ludzie mają różne talenty. Jedni pięknie mówią i na tym koniec. Ja jestem człowiekiem działania, bo nie sztuką jest opisać coś i o czymś opowiedzieć. Sztuką jest to zrobić. Ja to jako prezydent Kielc zrobię. Zawsze staram się widzieć u ludzi pozytywy. Zawsze szukam pozytywnych rozwiązań. Zawsze dogadam się z każdym, dla kogo będzie dobro Kielczan i Kielczanek. Celem nadrzędnym. Po prostu mówię, po pierwsze Kielce, po drugie Kielce i po zawsze Kielce. Zostaję w Kielcach, zostańcie ze mną. Proszę o wasz głos. Dziękujemy bardzo. Czwórkę wylosował Maciej Bursztajn. Dziękuję bardzo. Ja tak może przewrotnie, ja paradoksalnie nie chciałem zostać prezydentem. Nie planowałem sobie tak przyszłości. Natomiast i wiem, że pewnie eksperci od politycznego PR-u teraz łapią się za głowę i mówią, Jezu, co ten człowiek mówi, ale no takie są fakty. Ja, kiedy 10 lat temu zderzyłem się już jako przedsiębiorca w murze, tak, z murem tych kieleckich patologii, który został stworzony przez polityków w naszym Urzędzie Miasta, kiedy chciałem tworzyć nowe miejsca, nowe, dobrze płatne miejsca pracy w Kielcach, a zostałem zmuszony do robienia tego poza Kielcami, to niestety boli mnie to do dzisiaj. Właśnie wtedy postanowiłem, że zostanę radnym. Ale jako pojedynczy radny niewiele mogę zrobić. Dlatego chcę zostać prezydentem, prezydentem wszystkich Kielczan. Kielce zasługują na prezydenta, który będzie działał ponad podziałami. Nie z PiS-u, nie z koalicji, nie z lewicy, a na pewno nie z Konfederacji. Przede wszystkim chcę... W domu zostałem nauczony tego, żeby się dzielić. Ja lubię się dzielić, mi to sprawia przyjemność. Lubię dzielić się swoją pasją, swoją energią, swoim doświadczeniem, swoimi kontaktami. I obiecuję, że właśnie tym doświadczeniem z Kielczanami się podzielę. Chcę, żeby Kielce były piękne. Chcę napisać nowy rozdział w historii tego miasta. Cudowny rozdział, w którym wszystkim będzie się dobrze żyło. Dlatego 7 kwietnia proszę was, patrząc teraz na was, o głos na mnie oraz na cudownych ludzi z listy Maciej Bursztajn, przyjazny Kielce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wracamy teraz do stołu po lewej. Jako piąty wypowie się pan Kamil Suchański. Poprosimy o 2-minutowe expose. Teraz wszyscy po lewej stronie. Drodzy Państwo, Kielce to fascynujące, a dla mnie ukochane miasto. Tu się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj dorastałem. Dlatego znam je na wylot. I chcę, żebyśmy byli z tego miasta dumni, a nie wstydzili się za te dziurawe drogi, za to opustoszałe centrum.
Chcę i będziemy z nich dumni wtedy, kiedy wyremontujemy te ulice, będziemy chodzić po równych chodnikach, wprowadzimy bezpłatną komunikację miejską, będziemy największym miastem w Polsce, które będzie miało bezpłatną komunikację miejską. Wielu z Państwa zapewne pomyśli, to niemożliwe, niemożliwe. Tak też mówiono mojemu znajomemu, prezydentowi Kalisza, Krystianowi Kinastowskiemu, którego serdecznie pozdrawiam, a on po prostu został prezydentem i tą bezpłatną komunikację wprowadził. Kaliszanie jeżdżą teraz za darmo autobusami. Ale to nie wszystko. Chcę również tego, o czym mówiłem, czyli terenów inwestycyjnych, ale o tym mówi tak naprawdę każdy, więc może to pominę. Skupię się na jeszcze jednej rzeczy. Chciałbym, żeby w Kielcach polskie i światowe gwiazdy estrady naprawdę tutaj, żeby to miasto żyło, żeby ten amfiteatr Kadzielnia tętnił życiem. Nie może być to smutne miasto smutnych ludzi. Jest nas energia i ja ją dam tą energię, ja ją wydobędę. Tutaj Maciek powiedział, że chce być prezydentem wszystkich Kielczan. To świetnie, bo to moje hasło wyborcze, dlatego proponuję zagłosować na mnie. Niemniej jednak chciałem jeszcze jedną rzecz powtórzyć. Dla mnie jest to coś ważnego. Nie możemy zaprzepaścić tradycji i osiągnąć dwóch wyjątkowych dla miasta Kielce i nie tylko dla miasta Kielce, ale dla całego regionu klubów sportowych, czyli Korony Kielce i Iskry Kielce. Ja nie pozwolę na to, aby kibice rok do roku albo co kilka miesięcy drżeli o jego przyszłość. Muszą mieć te kluby stabilne finansowanie, również z budżetu miasta. I wiecie co, to nie jest deklaracja, to jest deklaracja prawdziwego kibica, a nie jest to deklaracja takiego kibica okazjonalnego wyborczego. 7 kwietnia proszę Państwa o głos. Dziękujemy, moją drużynę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Następna w kolejności jest pani Agata Wojda. Zapraszamy na środek. Dziękuję bardzo. Jestem zaangażowaną społeczniczką, doświadczoną urzędniczką i samorządowczynią. Byłam wiele lat radną i wiceprezydentką. Ale nie kolekcjonuję stanowisk. Kolekcjonuję sukcesy mojego miasta, ukochanego miasta, a w części z nich miałam swój udział. Od ponad miesiąca prezentuję Państwu konkrety mojego programu wyborczego. To nie są obietnice, to są deklaracje. Czuję ogromną odpowiedzialność, żeby to były rzeczy, które jestem w stanie obronić, zrealizować, skonsultowane ze specjalistami, bo czuję odpowiedzialność, że słowa wypowiedziane przeze mnie w tej kampanii to będą za kilkadziesiąt dni rzeczy, z których będziecie mnie rozliczać jako prezydentkę. Chcę, żeby Kielce były miastem, które przyciąga. Przyciąga mieszkańców dobrym standardem życia. Przyciąga uczniów i studentów dobrą jakością edukacji, pracowników atrakcyjnymi, dobrze płatnymi miejscami pracy, przedsiębiorców szansami i otwartością, nowych inwestorów tym, że mogą realizować swoje ambitne projekty i przyciąga ludzi kreatywnych, którzy będą wiedzieli, że to miasto otwarte na innowacje. Jeżeli macie podobne marzenia jak ja, proszę Was, 7 kwietnia zagłosujcie na Agatę Wojdę i rozliczajcie mnie z tych wszystkich deklaracji. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jako ostatnia w tej rundzie wystąpi pani Agata Mariańska. Poprosimy o przedstawienie wizji na Kielce w pigułce. Zapraszamy. Drodzy Państwo, ja mam miejsce ostatnie i jako ostatnia dołączyłam do grona tutaj kandydatów. A dołączyłam dlatego, że nie było na kogo głosować. Teraz macie Państwo na kogo głosować. Powiem tak, każdy z tych kandydatów miał możliwość wykazania się w Radzie Miasta, w Zarządzie Miasta i żaden z tych kandydatów nie zrobił nic dla Kielc. Kielce są w takim stanie, w jakim są i każdy Kielczanin może sam ocenić, jak Kielce wyglądają. Nie jesteśmy ruchem partyjnym, nie stoją za nami partyjne pieniądze, nie stoją za nami pieniądze naszych bogatych rodziców. Jesteśmy zwykłymi Kielczaniami. Ruch Razem dla Kielc powstał dla zwykłych Kielczan. Podjęliśmy tą rękawicę, żeby Kielce nareszcie wyrwały się z tych układów, które istnieją. Nie spoglądamy na Państwa z billboardów, które zaśmiecają miejsce. Tu dziwię się niektórym kandydatom, że mówią, że są ekologami, dbają o zielone Kielce, a jaki ślad węglowy powoduje to, że mają tyle różnych plakatów wyborczych porozwieszanych. Nazywam się Agata Mariańska. Jestem zwykłą Kielczanką, działaczką społeczną, przedsiębiorczynią,
która działa dla peryferiów. Chcemy, żeby na peryferiach było lepsze życie, żebyśmy mieli proste chodniki. Dla mnie miasto nie jest ideologią. Chcemy, żeby drogi nie były dziurawe. Chcemy tego przypilnować w Radzie Miasta. Chcę tego przypilnować osobiście. Jestem też mamą mojej córki, z której jestem bardzo dumna i chciałabym, żeby moja córka nie musiała za pracą wyjeżdżać z Kielc. Znam Państwa problemy, wiem, co trzeba zrobić, mam doświadczenie zawodowe i chciałabym prosić Państwa o głos. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, nim przejdziemy do podsumowania, bardzo Państwa proszę o jedną rzecz. Podziękujmy tym ludziom odważnym za to, że stanęli tu w tym ringu i razem się pojedynkowali. Wielkie brawa! Adam Cyrański, Agata Mariańska, Marcin Stępniewski, Marcin Stępniewski, Kamil Suchański, Agata Wojda. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Ale usiądźcie jeszcze, proszę, usiądźcie. Usiądźcie, usiądźcie. To jeszcze nie koniec. Usiądźcie. Usiądźcie, proszę bardzo, usiądźcie. Usiądźcie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Usiądźcie, proszę. Tak, to nie był koniec. Trochę odbiegłem od scenariusza. Proszę Państwa, dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w tej debacie. Pokazali Państwo, że naprawdę zależy Wam na tym, by wyborcy poznali Państwa programy i oddali świadomie głosy w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Mamy gorącą nadzieję, że razem z Echem Dnia i Telewizją Świętokrzyską zachęciliśmy Państwa do udziału w wyborach i że wierzą Państwo, że Państwa głos naprawdę ma znaczenie i wpłynie na dalszą przyszłość naszego miasta. Ja z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować kandydatom za udział, naszej publiczności, zarówno tej przed ringiem, jak i tej wirtualnej, oglądającej nas w Telewizji Świętokrzyskiej i za pośrednictwem portalu Echo Dnia EU. Dziękuję również całej obsłudze technicznej oraz mojemu współprowadzącemu Dariuszowi Chojnackiemu. Ja tobie też, Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, chciałem tylko powiedzieć, dziękujemy bardzo, chciałem tylko powiedzieć, że debaty podobne będą odbywały się w każdym mieście powiatowym na terenie województwa świętokrzyskiego. Będzie można je zobaczyć na naszych portalach internetowych, na Facebookach Telewizji Świętokrzyskiej Echa Dnia. Naprawdę warto z nami być. Zapraszamy również za tydzień w to samo miejsce, o tej samej porze odbędą się debaty jedynek różnych wszystkich startujących komitetów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy za wspólny czas i do zobaczenia.